A naszymi patronami i patronkami imiennymi są Haftpunk czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Alicja Sikora, Tomasz Hajdyła, Julia Druszcz, Evenement, Król Julian Copywritingu, Sylwia Trzepizur, Malina Dunajska, Kicia Pestka, Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Kotek Marszal, Marcel Marszałek, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Fokaj Morszwin, Emiot Protur. Państwo Kudelscy, Mieszko Minkiewicz, Jaczka z Kolumbii, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Miś Misiowa i Miś misio Junior, web96.pl, blog o dawnym internecie, Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu, Karolina Wielbacka Lamus, Zofia Zin, Kasper Kopeć, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy oraz Paweł Maciejewski. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast Ex. Podcast o latach 90. i zerowych. Bartek, powiedz mi proszę, która z tych kilkunastu złożonych ról żeńskich w Psach Dwójce najbardziej ci się podobała, mm. najbardziej cenisz? Wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę... Najkorzystniej kobiety jako kobiety wypadają, jeśli mówimy tutaj o jakichś takich epizodach typu, nie wiem, nie pamiętam, czy tam była jakaś baba w sklepie, ale <laughs> epizod typu baba w sklepie. Tak to są najbardziej neutralne przedstawienia kobiet, jakie są w psach. E, dwa. E, no tak, no, czy Pasikowski miał jakiś problem z kobietami, czy w ogóle ludzie stojący za psami mieli problem z kobietami? Prawdopodobnie, Dlaczego? o tym będziemy jeszcze rozmawiali, mm -hmm. ale, ale ja nie wiem, nie wiem, taka jest, taką tezę stawiam, prawda, odważną na, na początek podcastu. Natomiast o czym będziemy rozmawiali dzisiaj? No pewnie już wszyscy wiecie, będziemy rozmawiali o psach 2. Kiedyś Mateusz miałem taką książkę z dowcipami i tam był taki rysunek, taka zagadka rysunek, taki, taki, taki dowcip to chwila gdzie były na, byli narysowani dwaj policjanci i było pytanie, co to jest? Kategoria film i oczywiście tutaj odpowiedź była jaka? Dzień, świra. Nie, odpowiedź była Oho. Psy 2. I właśnie, będziemy o psach dwa dziś rozmawiali. Fajnie. Co nie? Fajne. fajne. Było, Takie było, ja zacząłem było, tak. Było trochę, było trochę humoru wokół uniwersum pasikowskiego oczywiście i to jest jeden z tych przykładów filuternych. Oczywiście, że tak, pamiętacie być może, jeżeli macie bardzo, bardzo dużo lat, bo to było bardzo, bardzo dawno temu, rozmawialiśmy o psach jedynce, co lepszym filmie być może, być może więcej warstw. Tutaj tego jest sporo, są to warstwy bardzo często błota, żeby nie powiedzieć gorzej, mm. ale są oczywiście też jasne momenty i im się będziemy przyglądać. Jeszcze przypomnijmy, jeśli chodzi o Psy jedynkę, no to cóż, to jest bardzo ciekawa sprawa, wiadomo, że to jest słynny i kultowy film, nie do końca wiadomo ile osób zobaczyło go w kinach, bo mamy 50 różnych źródeł. Według strony z polskim box-office'em, czyli według box-office'owego zawrotu głowy było to 400 tysięcy widzów, według Pasikowskiego 700 tysięcy. To jest nieznaczna, najmniej prawdopodobna wersja. Nieznaczna różnica, tak, i nie ma za bardzo szans. Wedle innych źródeł, na przykład 300 tysięcy, więc ogólnie cholera wie. Wiemy natomiast, że było ich sporo, wiemy, że ten film się w pamięci zapisał. Wiemy też, że ten 92, czyli ten pierwszy psiarski rok był fatalny dla polskiego kina i ta publiczność była nieliczna. To był spadek o 7,5 miliona w porównaniu do 91, tak? 13 milionów z jakimś tam większym hakiem. No ale dobrze, no w każdym razie te psy weszły. A skoro psy weszły, no to trzeba było powoli myśleć o tym, żeby, no, jeżeli to było takie paraamerykańskie kino i ono się jakoś tam udało, no to musimy trzepnąć sequelik. Nie ma na ten sequelik pieniędzy, ale w takich sytuacjach z pomocą zawsze przychodzą Podejrzani tenisiści, i tak się okazało też tym razem. Tutaj jednym z współfundatorów tego dzieła, o którym będziemy dzisiaj gadać, był Wojciech Fibak, również Maciej Nawrocki. No i co, Władek Pisz, tak? Władek Pisz, to będzie dobre, to będzie naprawdę poszerzenie tej konwencji, i to znowu będą pieniądze, chociaż ten proces był nieco bardziej rozbudowany. No bo faktycznie trzeba sobie zadać jednak pytanie, co się tam działo między tymi pierwszymi, a drugimi psami, no bo to nie był sequel, który się pojawił po roku czy tam, nie wiem, po 18 miesiącach, tylko chwilę się to wszystko wykuwało, nie? Tak, wykuwało się, no wykuło się jednak dość szybko, bo w ciągu dwóch lat, natomiast e, ostatecznie Pasikowskiego do zrobienia tego filmu e, namówił Janusz Dorosiewicz, to był producent Polak z kanadyjskim paszportem, e, który tam przez lata był związany ze świadkiem tenisowym, e, a ściślej był menadżerem podobno najlepszych na świecie tenisistów, to jest według książki Kino Polskie 9099 Krzysztofa Kucharskiego, e, a tak e, ten ten Proces namawiania Pasikowskiego yy, opisał sam Pasikowski w książce Psy w kinie", czyli jak się robi filmy. Pisze Pasikowski tak. Jeśli ktoś oferuje milion lub dwa, to wiadomo, że nie całkiem jest w domu. Jeśli natomiast mówi, że ma sto tysięcy, a na resztę trzeba naciągnąć komitet i telewizję, to od razu widać, że obracał się w tej branży i z takim warto rozmawiać. Półtora roku bezrobocia, aż zjawiła się u mnie Marta Kieślowska z propozycją miliona dolarów na drugą część psów, odmówiłem po miesiącu zaprosił mnie pan Janusz Dorosiewicz, oferując połowę tej kwoty, zgodziłem się, napisałem scenariusz tak dalej tak dalej. Tak. No i faktycznie. Pasikowski, który mm, mm, zrobił film, który skanda był skandalizowany. Absolutnie, bo psy zrobiły duże wrażenie na krytyce i na, i na widzach. Tutaj przypomnijmy zwłaszcza scenę, w której e, grupa, prawda, ubeków niesie pijanego kolegę, byłych ubeków, niesie pijanego kolegę e, na, na, na plecach, tak? Niosą go jak, jak, jak na pogrzebie się niesie trumne, tak? I śpiewają e, e, Janek Wiśniewski Padł. E, to była scena, która bardzo mocno rezonowała później i powracała w wywiadach, nielicznych wywiadach, których udzielał Pasikowski. Pasikowski sam bardzo chętnie. Wtworzył swój wizerunek jakiego wkurwionego, skandalizującego dzieciaka. On miał wtedy 30 parę lat, więc jeszcze, jeszcze mógł być brany za dzieciaka w tej, w tej konkretnej mm -hmm. branży. Który tam gdzieś pogonił tych, tych starych mistrzów, którzy sam no rzeczywiście nie byli pogubieni. Jest taki wywiad z Andrzejem Wajdą który, Wajdą, który opisywał swoje przejścia z polskim kinem przed zrobieniem pana Tadeusza w 99 roku, gdzie on próbował jakąś pannę NIKT, coś yeah. tam tutaj, jakieś kino wojenne i nic mu nie wchodziło. Nie? Nic zupełnie nie wchodziło. I, i, i w końcu. W końcu wszedł mu ten Pantadeusz, no ale rzeczywiście Starzy Mistrzowie nie wiedzieli, jakie kino mają robić. No i weszło to nowe pokolenie, również aktorskie. No i pokazali, prawda, starym mistrzom, gdzie jakiś zimują, albo też pokazali, co robić, żeby ta publiczność, która, no już może nie chce za bardzo oglądać kina moralnego niepokoju, żeby ta publiczność młoda ciągnęła, prawda, do kina i żeby to niekoniecznie był jakiś, nie wiem, film, który przy okazji może być wykorzystany przez panią Polonickę na przykład na lekcji polskiego. Znaczy, psy byłyby fajnym tematem na lekcji polskiego, ale nie wydaje mi się, żeby były fajnym tematem wtedy, nie? W 1992 roku, czyli wtedy, kiedy mm -hmm. powstały. No tak, to się mogło nie sprawdzić jako jakoś tam pomoc Pomoc naukowa, byłyby też świetnym punktem do dyskusji na temat polskiej historii najnowszej, ale wiadomo, że jej się nie naucza w szkołach i za naszych czasów też się nie nauczało, więc. Więc mniejsza. No tak, mówisz o tym, że dosyć szybko ten sequel mimo wszystko powstał. No jasne, to nie było 58 lat, no ale też jak sobie o tym wszystkim pomyślimy, no to przez chwilę ten Pasikowski był, wydaje nam się, filmowo bezrobotny. Ale czy lenił się wtedy? Czy siedział i palił papierosy w żonobice? Być może też, tak. ale w międzyczasie, w międzyczasie poświęcał się temu, co potrafi najlepiej, czyli na tworzeniu po prostu niesamowitych połączeń, wyrazów, na tworzeniu literatury. I tak w 93 trzecim roku ukazała się e, powieść ja Gellert. Nie wiem o co chodzi z tą obsesją pasikowskiego na punkcie germańsko brzmiących imion i nazwisk, to ona jest szersza jest... obsesja chyba. Nie tak samo tak. w serialach często były jakieś maksy, nie Maxy, tak, nie? Tak, tak, ale tu akurat jeśli chodzi o polskie seriale, jakieś takie młodzieżowe, to to było takie parcie, żeby stworzyć wrażenie zachodniości w tych tam, wiesz, mm -hmm. w jakimś tam miasteczku po prostu em, na przedgórzu sudeckim czy, czy coś w tym guście. A tutaj to są te twarde, to są te mocne, mocne imiona. No i powiedz, ja Gellert. E, no piękna okładka, więc Tutaj po raz kolejny... Zapraszamy do sprawdzenia i po raz kolejny już pozdrawiamy Blade Kruki, no bo to też jest coś coś absolutnie dla nich. Co to było? No, zdaje się, że było to coś w rodzaju psów w wersji sci-fi. No, Kładka jest dosyć mocna, ale mamy też opis, który nam tutaj coś, nieco zdradza. Jak to brzmi? Ja, Rach V. Gellert, obchodziłem tego dnia urodziny. Udało mi się zastrzelić psa w sile wieku i średniej wielkości. Obdarłem go z gęstej sierści, wypatroszyłem, odciąłem łeb i nadziałem na prowizory rożen, pod którym rozpaliłem niewielkie ognisko. Piekł się zupełnie dobrze. Obiecywałem sobie prawdziwie urodzinową kolację. Miałem 38 albo 39 lat, raczej 39 i czułem się już bardzo stary. Miałem za sobą szczęśliwe dzieciństwo, interesujące studia nad historią teatru, a nawet udział w wydarzeniach politycznych, które w mojej najwcześniejszej dorosłości przetoczyły się przez Europę. No jeżeli to was nie zachęciło i okładka, no to, to, nie, już nie wiemy. to nic was nie zachęci, to to już jest naprawdę, <laughs> naprawdę hamskie Słyszeliście o tej powieści wcześniej? Być może tak niektórzy jarają się jakimiś takimi pulpowymi rzeczami, szczególnie jeżeli mają takie okładki, ale prawdopodobnie nie jest to najbardziej popularna powieść. Polska powieść lat 90. No i z tego, co wiemy, z tego, co czytamy w wywiadzie z filmu z 94 roku, to jest wywiad Macieja Pawlickiego. Opowiada Pasikowski o tym, co u niego, mówiąc najogólniej, mm -hmm. pyta Pawlicki, co słychać. I Pasikowski mówi: Zdarzyło się kilka interesujących rzeczy. Wydałem powieść obliczoną na wielki sukces komercyjny i poniosłem całkowitą klęskę. Mój wydawca sprzedał ledwo 30% nakładu. No więc to jest trochę skandal po prostu, bo ktoś dał tak głośny film, a jego powieść, <noise> przeniesienie tego wszystkiego z polski lat 90. w takie realia po prostu sci-fiowe, no, no najwyraźniej się nie udało. No i oczywiście e, Pasikowski wrócił do wątku filmowego, czego dowodem jest oczywiście ten odcinek. Tak, jeśli ktoś czytał powieść Jagalert, to zapraszamy do podzielenia się wrażeniami w komentarzach i może nawet do jakiejś takiej, nie wiem, może przeczytamy tę powieść i, 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 tak. i, i zrobimy odcinek, podcast tekstu. No to jest bardzo 90'sowa sytuacja, nie? Władysław Fasikowski, pisze science fiction mało znaną, nie? To można by było to, to wykorzystać. Tak, tutaj wspomniałeś o Macieju Pawlickim i o wywiadzie z filmu z kwietnia 1994 roku. Tu może taki wtręt na całą resztę tego odcinka. Będziemy korzystali z dwóch wywiadów z Władysławem Pasikowskim, dlatego, że były to. Prawdopodobnie jedyne albo jedne z bardzo, bardzo niewielu wywiadów z Pasikowskim. Mm -hmm. Sam Pasikowski przyznaje, że, 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 że tylko Pawlicki miał do niego taki łatwy dostęp, żeby tam zrobić z nim wywiad, więc te wywiady były dwa. Z roku 1993, czyli niedługo po psach pierwszych, i 94, czyli tuż przed premierem psów drugich, już po nakręceniu, zmontowaniu filmu i tak dalej. Więc, więc to już tak będziemy, e, będziemy korzystali z tych dwóch tekstów. E, dobrze, no i co tam jeszcze Pasikowski chciał zrobić? Chciał zrobić film, który miał nosić tytuł Glock 13 albo 13. Glock 13? Nie wiem, nie mam pojęcia. 13 albo, jak jest czyna się po niemiecku? Nie wiem. Nie mam pojęcia. E, Dreizehn. tak Ty się uczyłeś niemieckiego? No, ale tak bez powodzenia. Ale liczebniki hmm. spoko. Tak jak ja francuskiego, <laughs> ale nie powiedziałbym ci, jak jest. Chociaż nie, powiedziałbym ci. Nieważne. Słuchamy. Nie, nie będziesz się przepytywał. E, tylko ja to je mogę przepytywać, Maurer. E, no, I ten, i co tam. No i ten film miał nosić właśnie tytuł Glock 13. E, o czym miał być ten film? Tutaj e, wypowiada się sam Pasikowski e, w wywiadzie z 1993 roku. E, I to nie wiemy, czy to jest ten film na pewno, ale prawdopodobnie. Tak bym stawiał, że tu chodzi o ten e, konkretny tytuł. E, próbuję znaleźć pieniądze na bardzo duży film o bardzo twardych facetach walczących o jedną sprzedajną dziwkę, ale za to bardzo piękną. Nie było Stop. czegoś takiego. Nie było czegoś takiego, nie? Absolutnie. Psy to jest coś zupełnie innego. Dalej mówi Wasikowski. Historia dzieje się po tym, jak wojna bałkańska rozszerzyła się na cały świat i niewiele z niego zostało, poza miłością jednej dziewczyny Angel Angeli, o którą walczą Magnus, tu Bogusław Linda, e, i Kurt, Czarek Pazura. Znowu no. Kurt, nie? I Angela oczywiście. musi Angela raz wykorzystał, ale będzie, te, będzie to imię wykorzystywał no i Magnus e, No i Magnus, nie? Więc to tak. jest lot. Mhm. E, I mówi dalej tak. Rodzi dziewczyny, jeszcze nie obsadziłem, ale nie znalazłem też producenta, zaryzykuje bardzo dużo pieniędzy, więc nie ma pośpiechu. Jeśli to się nie uda, to szybko będę musiał skończyć scenariusz, w którym postanowiłem na użytek kina polskiego odkryć postać prywatnego detektywa. Dostaje proste zlecenie od szukania nastolatki, która wyrwała się spod opieki rodziców, ale potem rzeczy się bardzo komplikują, tak? Więc, więc być może któryś z tych dwóch filmów, tych projektów to był Glock 13, być może nie. Natomiast, natomiast tak, no, finalnie Glock 13 nigdy nie powstał. Czemu zawinił Komitet Kina Kinematografii, a ściślej zawinił temu Radosław Piwowarski. Znaczy, tak naprawdę to nie, ale z jakiegoś powodu Władysław Pasikowski wlazł strasznie do tego Piwowarskiego i bardzo często, no jebał go strasznie w wywiadach, powiedzmy sobie wprost. Piwowarski był jedną z osób, które były odpowiedzialne za to, że ten film nie dostał od Komitetu Kinematografii dotacji. Tutaj, jeśli chodzi o, o, o szczegóły, to, to znamy nawet pełny tekst recenzji tego scenariusza, na którą, tutaj, który, który, którą to recenzja napisał Piwowarski. Nie? I tutaj jest, jest wypunktowanych kilka wartości jakby tego filmu, walorów tego filmu. Tak? I tak, walory artystyczne projektu brak. Krótkie uzasadnienie. Film z gatunku seks i przemoc, postawy i charaktery wzorowane na filmach pornograficznych. Mężczyźni to samce brutale, kobiety służą do bicia i ewentualnie kopulacji. Pomiędzy liczeniem forsy, mordowaniem i biciem bohaterzy często mówią, kocham cię, co ma tworzyć warstwę liryczną. Ukraińcy i ruscy jako płatni mordercy. Czy tam jak jest, napisane, jak napisał Piłwarski. Ukraińcy i ruscy jako płatni mordercy. Przedstawiciel świata biznesu, kompletna świnia. E, walory rozrywkowe, średnie. Krótkie uzasadnienie: 9 trupów, trupy ruskich i Ukraińców, 5 pieprzeń. W nawiasie aktów miłosnych. Stosunki sadystyczne. Bicie dziewczyny z przączką od pasa. Gryzienie. Dwa duże wybuchy. Stodoła statek. <gryzienie> w nawiasie. Męskie dialogi, dowcipy, mordobicia, niekonwencjonalne mordowania. Sikanie na trupa. Też jest tutaj wyszczególnione. No tego nie e, było w psach akurat. Nie było. No? Film nie wymaga wysiłku, pisze dalej Piłowarski przy oglądaniu. Akcja toczy się sprawnie. Dobro zwycięża. E, i tutaj jest też uzasadnienie, że to jeden z setek filmów, jakie zapełniają półki w bożalniach kaset. To prawda, ale czy polskich filmów? No pewnie nie. Natomiast no, ja wierzę, że ten scenariusz tak wyglądał faktycznie. Yy, dziwi mnie trochę, czy piwowarski użył słowa pięć pieprzeń, tak, pieprzenia jako to jest w ogóle ładne słowo, pieprzenie. Mm -hmm. I liczba mnoga od tego słowa jest, jest atrakcyjna. No w każdym razie Glock 17 nie dostał, nie dostał dotacji. Ten wątek jeszcze wróci w tym odcinku, bo to jest całkiem zabawne, co się z nim później działo. To jest jeszcze o tyle ciekawe, że Piwowarski, który tutaj nie był jedynym, no w cudzysłowie winowajcą, bo to jest po prostu opiniowanie scenariusza, mm -hmm. no to on jest tutaj oczywiście po prostu pod ostrzałem, mimo że jest jedną z siedmiu osób, które to odrzuciły, ale co swoją drogą, ale Piwowarski mam wrażenie, że bardzo dobrze się bawi, jednak pisze na recenzję, bo może punkt piąty. Uznaję projekt za nadający się do realizacji. Punkt szósty. Decyzja, nie popieram projektu. Mm -hmm. Jest tutaj dużo właśnie tak właśnie przewidywana frekwencja duża, e, walory promocyjne brak. No tutaj, tutaj się dzieje już na, na przestrzeni tego bardzo, bardzo krótkiego tekstu. No tak, no Pasikowski się strasznie, strasznie tym przejął i strasznie mędził w związku z tym, głównie jeśli chodzi o piwowarskiego. E, mamy tutaj jeszcze, wracając do tego wywiadu z filmu, jakieś takie pytanie Pawlickiego o to, czy nam był pan wielką sensacją, wielką Prowokacją polskiego kina, i tak dalej. Jest pan powszechnie uznanym autorytetem filmowym, już prawie klasykiem. No i jest sporo tutaj takiego, powiedzmy, że ironicznego marudzenia w rodzaju Pasikowskiego. No, jeżeli zna się jakieś inne jego wypowiedzi, no to to jest znajome. On mówi o tym, że jaki tam ze mnie autorytet i tak dalej, chociaż to pytanie też jest takie troszeczkę poszczypujące. i mówi, że głęboko jestem rozczarowany. Pieniądze nie te, popularność nie ta i nie to powodzenie u kobiet. Wszystko zgarniają aktorzy, może z wyjątkiem pieniędzy, które zgarniają dystrybutorzy kaset. No, taki to jest właśnie, taka to jest właśnie postać. Chociaż ten portret psychologiczny, myślę, że, że w naszym pierwszym odcinku, to znaczy przy okazji rozmowy o psach pierwszych, był dosyć mocno zarysowany. No i jest to dalej ta sama postać, jest to dalej ten sam człowiek, przynajmniej w tamtym czasie. Tak, jak wspomniałeś, on rzeczywiście łaził w tej żonobijce i rzeczywiście e, e, palił papierosy. Spojrzało tak pomyślałem sobie teraz, że powinniśmy dać Content wording przed tym opisem z tyłu książki Pasikowskiego, ale dobrze, no nieważne, przepraszamy, mm. jeśli ktoś poczuł się źle z, z opisywaniem Prawda, co tam się wydarzyło z psem w tej książce. Natomiast e, też tutaj e, Pacikowski e, jeszcze tak w kontekście psów, jedynki, no wiele miesięcy po premierze tego filmu tłumaczył się z, ze wspomnianej sceny z Jankiem Wiśniewskim, z piosenką Janek Wiśniewski padł. E, no i tutaj e, zaczepia o ten temat Pawlicki w roku 1993. Tak? E, scena w psach, kiedy pijani SBC biorą e, na ramiona jednego spośród siebie i wynoszą, śpiewając Janek Wiśniewski Padu, sprawiła, że chciałem ze wstydu zachować się pod krzesło. Zachpił pan z trupa, z prawdziwego, zabitego kiedyś człowieka. I tutaj odpowiada Pasikowski. Przepraszam pana, że musiał pan się za mnie wstydzić, choć oczywiście wywoływanie wstydu jest szalenie pociągające. Tylko, że powinno dotyczyć oglądających. Marzy mi się film, który zawstydzi ludzi tak bardzo, że już nie zrobią żadnej ze wstydliwych rzeczy. Niech pie sobie z człowieka zabitego w walce na ulicy. Kpię sobie z tych, co go bez ustanku noszą od grudnia 70 roku na barkach jak sztandar. Choć znaczna część z nich nie wiedziała wtedy, gdzie leży Gdańsk. Miejsce tamtego zabitego człowieka jest na cmentarzu i niech spoczywa w spokoju. W rozmowie ze mną w Gdyni poruszył pan z prawa odpowiedzialności przed rodziną tego człowieka. Chcę powiedzieć, że nie było moim zamiarem odebranie choćby ułamka czci czy szacunku dla zmarłego. Jeśli tak się stało, to mimowolnie i za to przepraszam rodzinę i przyjaciół. Nikogo więcej, nikogo ze związku albo z prozwiązkowej prasy. Nie mam za co. I ja uważam tę wypowiedź w ogóle za taką bardzo dojrzałą. Nie? Ona, raz na jakiś czas Pacikowski daje po sobie poznać, że jest rzeczywiście bardzo bystrym twórcą i bardzo samoświadomym twórcą. No, jest gościem, który napisał w ogóle taką scenę i, i to jest wiesz, no, jedna z najbardziej doniosłych scen polskiego kina po 1989 roku eee, i tak czasami mnie boli troszkę, że, 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 że jak czyta się wywiady z nim, te nieliczne, albo w ogóle jego wypowiedzi publiczne z jakichś konferencji czy, czy, czy z imprez branżowych, to on chyba troszeczkę zbyt usilnie stara się pokazać siebie jakiego, jako takiego gościa, który właśnie, ja wam teraz jestem reżyserem blisko ludu, ja wam teraz pokażę, jak się robi filmy, nie te, te dziady, jakieś zanuski, co tam będą zanudzać w ogóle, tam polscy mm. klasycy, nie, 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 teraz zobaczycie u mnie prawdziwą krew i prawdziwą akcję, eee, i to było, wydaje mi się, w jakimś stopniu. On sobie umniejszał sam, nie? On jest zdecydowanie bystrzejszym twórcą, niż sam siebie przedstawiał. Co też udowodnił w dalszej części kariery, na przykład filmem Pokłosie, który był tematycznie tak bardzo. To, to był nieoczywisty wybór dla polskiego reżysera, zwłaszcza takiego, który wychodził od kina sensacyjnego, nie? Tak, tak. No, oczywiście no, on lubił sypnąć czymś takim, wiesz, wizerunkowym, czymś, co mu się wydawało jakoś takie wygodne dla niego. Tak? Jeżeli jest część krytyków, którzy uważają, że to jest po prostu jakiś bełkot kompletny i to wulgarny i tak dalej, i tak dalej, no to ja Troszeczkę będę to podbijał, ale z drugiej strony będę bardzo mocno jakoś akcentował to, że ja robię jednak jakieś moralitety, tylko nie chcę opowiadać o tym w wielkich słowach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. A propos tego, bo tutaj się łączą tak naprawdę dwie rzeczy. W tym samym wywiadzie pada pytanie, co pan myślał, gdy zabito, przemyka księdza popiełuszkę? I odpowiada Pasikowski: Wie pan, mniej więcej to samo, gdy zabito Lenona i małżeństwo Czałczesków, że nie wolno zabijać i że jestem o coś mniejszy. To nie wolno zabijać to mm -hmm. będzie coś, co bardzo chyba Pasikowski chciał przekazać w dwójce, ale bardzo nie wiedział jak. I tutaj się powołujemy akurat na jego słowa późniejsze, do których jeszcze, jeszcze dojdziemy. Więc tutaj no, kilka wątków się, się łączy. To nie jest taka super przejrzysta, przeźroczysta postać przy tym wszystkim. Myślę, że tutaj jest troszkę wątków. My się oczywiście śmiejemy, bo są tutaj rzeczy no, jakieś takie wprost śmieszne, albo czasami odrzucające, typu <laughs> rola kobiety, etc. Natomiast jest to, jest to ciekawy wątek. Dlatego tutaj jesteśmy, dlatego to nagrywamy. Jeszcze może Dwa słowa na temat tego finansowania psów i na temat tej całej, po prostu, ekipy, która tutaj działała. Nie mówię tutaj o ekipie technicznej, tylko o fundatorach, producentach, sponsorach. No bo tutaj m, można zauważyć, że początkowo Zebra, czyli ym, studio Machulskiego, miał nie brać udziału w tym wszystkim. No Juliusz Machulski był producentem pierwszych psów. Tutaj był odstawiony na drugi tor, wydawałoby się, co było trochę kontrowersyjne, bo tutaj za produkcję się wzięła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiza. Film International, ona została powołana specjalnie tutaj na, na tę okazję, e, której głównym udziałowcem był Fibak, tutaj jeszcze Syrena Entertainment, no oni zajęli się dystrybucją, wspomniany Dorosiewicz, tutaj wśród współudziałowców spotkamy jeszcze, czy to aktora Bogusława Linte czy członka ekipy re realizatorskiej Andrzeja Sołtysika, nie tego Sołtysika, którego znaliśmy tam potem z programów filmowych, śniadajowych i tak dalej, i z Big Brothera i zewsząd, przede wszystkim z tvn -u. no więc mieliśmy tutaj taką większą ekipę, ostatecznie Zebra no, miała swój udział w produkcji, więc jakoś się tam dogadali. No, była mowa o tym, że to nie pójdzie przy okazji dwójki, bo Zebra się nie rozliczyła do końca z Pasikowskim za jedynkę, no, ale potem jakoś się to jeszcze wszystko udało ugrać i raczej złej krwi z Juliuszem Machulskim nie było, z Janem Machulskim na pewno, no bo mamy go w obsadzie, a jeżeli chodzi o obie te postaci, to jest tam taki wink-wink w filmie, do którego jeszcze dojdziemy. Ale co tutaj jeszcze czytamy w kinie z listopada 93 roku, bo to jest dosyć ciekawe, no mamy takie zapowiedzi dosyć huczne dotyczące filmu, że będzie kręcony na taśmie Kodaka nowej generacji przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego. Jego wynajem w Londynie kosztuje 4 do 5 tysięcy funtów tygodniowo, tutaj dźwięk zostanie nagrany w systemie Dolby i tak dalej, i tak dalej, że będzie po prostu to wszystko dofinansowane. Nie będzie tutaj miejsca na tę polską fuszerkę. Oczywiście, że by, było miejsce i, i mamy parę jakichś takich fragmentów, no jest to też film nierówny, jak się, jak się na pewno domyślacie. I tak to wszystko poszło, no i my mówimy tutaj cały czas psy dwójka, psy dwójka, no, ale to nie są po prostu psy dwójka, to są psy dwa, ostatnia krew. Da Więc jest. jeżeli ktoś tam się e, przypierniczał do Pasikowskiego pojedynce, że to taka próba robienia takiego amerykańskiego kina, to Pasikowski mówi, no tak. Wiesz co? Patrzcie na to. No, <grym> <grym> dokładnie, dokładnie. Dobrze, dobrze, dobrze myślisz. <grym> to będzie świetnie wyglądać w wypożyczalni. Więc jest to super zabawne. Jest to też znak czasu. Jest to też takie, czy w zamierzony sposób, czy nie ironiczny, i autoironiczne, no są jednak takie momenty w tym filmie śmieszne i nabuzowane i bardzo muskularne i bardzo robimy, robimy kinoakcji, więc różnie można interpretować ten podtytuł, no ale fakt jest faktem, on jest, on został, on istnieje i jest to z dzisiejszej perspektywy nawet urocze, nie? Psy dwa, ostatnia krew, nie? W sensie byli u Bolce i tak dalej, Sylwester Stallone, wszystko tutaj się, się miesza i w tym garze po prostu kisi. Tak, a jeśli wam brakuje jakiegoś pojazdu po Radosławie Piwowarskim, to, 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 to już, już coś tutaj dla was mamy, dlatego, że w wywiadzie udzielonym filmowi, tym, tym późniejszym z roku 1994, Pasikowski bardzo chwalił Fibaka, mówiąc, że pan Wojtek Fibak zrobił dla filmu najwięcej, dał pieniądze i nie pytał o pozwolenie Radosława Piwowarskiego. Tak? Więc, więc tak, więc Piwowarskiemu będzie się jeszcze dostawało dzisiaj, ale, ale mniejsza z tym, dlatego, że już przejdźmy do filmu. Co to jest za film Psy 2? Jest to kontynuacja losów Franza Maurera, czyli faceta, który pod koniec pierwszego i w ogóle tak, będziemy spoilerowali, więc więc jeśli ktoś chciałby obejrzeć Psy 2 na świeżo albo nigdy nie oglądał i mu zależy na tym, żeby, żeby sobie obejrzeć bez znajomości fabuły, to... Zapraszamy do tego odcinka już po, po, po seansie. To jest film dość łatwo dostępny w polskim internecie. Natomiast w poprzedniej części Franz Maurer poszedł do więzienia, znaczy, to już pomiędzy tymi częściami poszedł do więzienia, a za co za to, że w finale pierwszej, pierwszych psów zabił był postać ola, graną przez Marka Kondrata, dlatego, że Marek Kondrat, czyli Olo. E, prawda, cimci-rimci z jego dziewczyną Angelą. No i co, mi 4 lata, czyli film dzieje się w roku 94, bo Jedenka działa się w roku 90 i Franz wychodzi z więzienia, ale zanim wyjdzie z więzienia mamy prolog, prolog, który rozgrywa się w chorwackiej wiosce, nagrywany y, taką kamerą trzymaną z ręki, jeszcze dodatkowo te sceny widzimy... Y, Nakręcone, e, widzimy ekran, na którym jest wyświetlany ten film, nakręcony jeszcze jeszcze dodatkową kamerą, tak? Czyli przez dwa takie filtry niechlujne e, oglądamy te sceny. Wiem i nie wiem dlaczego, no bo z jednej strony mm. chcieli zrobić bardzo, bardzo takie efektowne, efektowne wejście, chcieli zacząć od, od trzęsienia ziemi, prawda, no zaczynają dosłownie od wojny, a z drugiej strony przysłaniają to wszystko taką mgłą byle jakości trochę, nie? I, i, i finalnie te sceny, które miały być bardzo efektowne i szokujące, no bo widzimy no właśnie pacyfikację jakiejś chorwackiej wioski, widzimy e, trupa e, nabitego na pal, widzimy, prawda, jakiś tam e, żołnierzy, którzy e, m, ładują moździerz i ten wystrzał z moździerza też widzimy, widzimy czołgi jeżdżące i tak dalej, Okay. Ale z drugiej strony to wszystko wygląda, no rzeczywiście trochę wygląda jak polski pustostan, tak? Że jakby to kręcili na jakimś takim zupełnie przypadkowym planie. Więc i mieli budżet i chcieli trochę przykryć to, że może nie mieli aż tyle budżetu, ile by chcieli, dlatego że jak dotrze się do scenariusza, do jednej z wersji scenariusza, którą Pasikowski wrzucił do wspomnianej książki Psywki nie, czyli jak się robi filmy, to widać, że tam miało być troszkę więcej tego budżetu, tak? Czyli miał być nie jeden trup na palu, tylko było, miało być 50 Zwłok nabitych na pal, i te zwłoki jeszcze miały płonąć, i tak dalej. Ten moździerz miał jakoś tak efektowniej, efektowniej walnąć. Tam koń miał upaść i zdechnąć. Dopiero widzimy tylko jakiegoś takiego konia w konwulsjach na ziemi, więc no tak się udało. W 60% procentach, powiedzmy zrobić te scenę, tak jak chciał Pasikowski. Nie? Tak, biały tygrys miał się tarzać w śniegu. To też jest w scenariuszu to nieprawda, ale rzeczywiście <Sz��> widać <Sz> <msz Gente norms> widać, tam, widać, tam, y widać tam niedofinansowanie. No jest to zrobione na biedzie. Jest to jakoś tam intrygujące, no bo dziwne rzeczy się tutaj dzieją, tak po prostu formalnie, nie? Jakby od stop klatki przez zwolnione tempo do powiedzmy, że normalnego obrazu i normalnego poruszania się. I to dla mnie jest dosyć ciekawe, dosyć intrygujące, tylko to wszystko jednak. Ginie w tym no... No w, tej, w tej nędzy, powiedzmy, produkcyjnej. No, nie chcę być aż tak tutaj brutalny, ale jednak widać, że, że czegoś tam zabrakło. No, ta sytuacja dosyć wydawałoby się mocna no, z założenia, w której Wolf czy Artur Żmijewski podnosi dwie głowy, dwie odcięte głowy i pokazuje je do kamery. Potem Sawczuk strzela do kamerzysty. No, już pomijając mema, który powstał w oparciu o to, jest to, jest to oczywiście lepsze niż cała sekwencja, Natomiast no tutaj widać, że to by mogło być mocne, gdybyśmy no nie mieli po prostu dojmującego wrażenia, że to są kukły. Nie? W sensie, tak. że jest to, jeśli chodzi o rekwizyt, no słabo wykonane. No to jest tak, jakby, wiesz, wpieprzyć się do sklepu odzieżowego, wiesz, szybko ogarnąć tam coś z manekina i tak dalej, dodać peryka. Jak te trzy głowy z ogniem i mieczem, co tam podbipięta nie? Ta, Pamiętasz, takie trzy gówniane głowy. głowy. Tak, tak, tak. Ja wiem, że to jest praca, że to jest ogromna praca, te wszystkie substancje, żywice jakieś rozmaite i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, tylko to potem procent. Że jednak zawieszamy niewiarę. Faktycznie, Artur, faktycznie ojciec Mateusz w Sarajewie i tak dalej. Mm -hmm. nie? A tutaj tutaj przelatujemy przez to. No, i jest wprowadzony oczywiście ten kontekst właśnie bałkański, kontekst z wojny w byłej Jugosławii, która tutaj jest traktowana jakoś bardzo instrumentalnie. To znaczy, to, że to jest pierwsza sekwencja, sugeruje nam, że to będzie miało większe znaczenie, to ma tak naprawdę tylko techniczne znaczenie dla całej fabuły, ale o tym jeszcze, o tym jeszcze później i. Tak, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, jak nagrywaliśmy odcinek o Psach Jedyncy, no to ja te psy widziałem przez lata x razy i sobie po prostu odświeżyłem. Psów dwójki nie widziałem już dawno, aż do wczoraj. Ja przyznam, że miałem w pamięci coś takiego, że ten film otwiera monolog Sławomir tak. Suleja, to znaczy postaci, którą gra Sławomir Sulej. No to przypomnijmy, to jest sytuacja więzienna. Mamy tutaj gościa, który jest partnerem z Celi Franca Maurera słowo Mirsulej wiadomo aktor charakterystyczny Wspaniały oczywiście zresztą. i nawala monolog który no jest jakoś tam kultowy no sorry za wyświechtane słowo ale to jest coś co pamiętam że jak mój brat był w liceum to on i jego koledzy znali to na pamięć że to był jakby wiesz to był fink nie i myślę że w wielu grupach rówieśniczych koleżeńskich tak było przypomnijmy taki monolog no więźnia który Maksywe Wyrek który wykonuje właściwie jakieś takie wyroki to znaczy uważa że jego zabijanie jest uzasadnione moralnie, tak? Nie będziemy tutaj cytować albo nie daj Boże odgrywać tego monologu, ale mówi o kobiecie, która zamiast tam dać dzieciom coś tam na pomarańcze, to poszła pić na jakąś melinę, więc on ją zlikwidował, tak? Mówimy o gościu, który, no, odhaczamy w ten sposób w odcinku, mówimy o gościu, który nawet by po prostu targnął się na Jana Pawła II, więc tutaj Sławomir Sulej, a właściwie to tenże wyrek, stwierdził, że nie, no, taki gość nie może chodzić po, po świecie, no i tutaj padają te słynne słowa słowa o wyrywaniu chwastów, które się jeszcze w tym, w tym filmie pojawią. Jest to postać, no właśnie oparta na prawdziwym mordercy, na Tadeuszu Węclu, na temat którego jakieś tam informacje można w internecie znaleźć. On zabijał od lat 70 i rzeczywiście tego typu pomysły mu chodziły po głowie, tak? Mówił o jakimś gościu, że obrażał ojczyznę, wówczas jakiś głos w głowie powiedział mi, że ten człowiek nadaje się do eutanazji i zamordował go dusząc ręcznikiem. Znowu powinniśmy dać content warning. No ale poszło. Dobra, no sorry. Ten, ten odcinek tak będzie, nie? Będzie dużo takich rzeczy. Tak, tutaj, tutaj nie ma wyjścia. Słuchajcie, to jest twarde męskie kino po prostu, tak? To tylko tacy twardziele jak my mogą o tym rozmawiać po prostu nie mrugając oczami. Dobrze, że nie mamy kobiety w składzie, nie? <laughs> Dokładnie, bo, no, no właśnie dlatego, nie? E, więc, więc to tak naprawdę powinien być opener tego filmu. No już bo się namocowaliście, tam próbowaliście coś się tam bawić formalnie, jakby pościągaliście te jakieś rekwizyty, te jakieś wybuchy i tak dalej, i tak dalej. Niczego to nie robi tak naprawdę w tym filmie, to znaczy to by mogło być bardzo dobre, a w sumie to nie jest do końca, tylko ma jakieś momenty, jakieś takie przebitki, to daj, że tego suleja po prostu na start. Oczywiście tak. no nie będziemy poprawiać profesjonalnego reżysera, ale tak chciałoby się, żeby to było otwarcie, no i to wtedy faktycznie masz z tego no kultowe kultowy otwarcie filmu, nie? kultowa sekwencja, którą wszyscy znamy. No część znała rzeczywiście, ale jest to już druga sekwencja w Psach Dwójce. Tak, no jest to moja ulubiona scena z Psów Dwójki absolutnie i to jest też prawdopodobnie najbardziej zapamiętywalna scena z tego filmu, mm. obok drugiej, tej z pazuru jak ktoś widział, to wie, bo dojdziemy do niej jeszcze, tak? Jeśli to jakoś zabrzmiało ironicznie, że sulej wspaniały aktor charakterystyczny, absolutnie nie, no, zakładam, że ty też tak uważasz, doskonały to jest. Mm -hmm. Jeśli ktoś go ko nie kojarzy, albo z jakiegoś powodu, jakimś studem nie kojarzy tego monologu Wyrka, który tam ma też chyba dużo na YouTubie odtworzeń, Sulej to jest ten, który grał większą rolę w poranku Koyota, to jest ten, który mówi to mamiczne, co za przypadek. Tak? To jest rzeczywiście doskonały aktor, który no, jednym tchem mówi ten taki no, monolog wirka, który. Jest, jak twierdzi Pazura, on jest w ogóle jeden do jednego przepisany z tego, co, 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 co um, zaznawał um, ten, ten Węcel. Mm -hmm. Ja nie jestem przekonany, czy jeden do jednego. On jest tak. On jest mocno literacki, ten. To, 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 czy to jest bardzo fajnie napisane w ogóle? Tak? I gdyby to był fragment, nie wiem, prozy, to, to byłby fajny fragment prozy, to co zrobił tutaj Pasikowski. I, I też to jest jedna z lepszych rzeczy, które moim zdaniem napisał. Nie wydaje mi się, żeby to było jeden do jednego przepisane. W każdym razie Pasikowski zobaczył dokument o tym, że Wencel tu i, 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 i wtedy. Stwierdził, że, że, że może warto by było o tę postać jakoś tam zaczepić. Jeśli chodzi o te dwie sceny obok siebie, no to one mają tak strukturalnie sens, no bo one tutaj nadają ton filmowi i dają filmowi tezę, obie obok siebie, tak? Czyli z jednej strony masz tę scenę wojenną, która pokazuje koszmar wojny, tylko że trochę nieudolnie, bo te głowy trochę plastikowe i tak dalej. Ale no, masz ewidentnie tutaj zadane pytanie z jednej strony o, o sens wojny i o to, co tam się dzieje, i o to, jak ludzie się muszą nacierpieć, jak, jak trwa wojna, dodatkowo jeszcze Pasikowski, jak potem mówił, znał ze szkoły filmowej ludzi z Jugosławii i, i, i z byłej Jugosławii, tak? I, i, i mówił, że, że, że nie może się pogodzić w ogóle z tą myślą, że tam jest wojna teraz, tak, że coś może grozić osobom, które poznał, tak? Albo, albo ich bliskim. A z drugiej strony mamy tego, 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 tego wyrka. Węcla, który jest postacią, która pokazuje, że jeśli. Zadaje że, że, pytanie, czy jeśli masz taką możliwość, że możesz wyrwać chwasta, tak? I możesz zakończyć życie kogoś, czy, czyje życie i tak nie ma żadnego sensu, poza tym, że z powodu tego życia ileś tam osób będzie, cierp będzie cierpieć, tak? To czy, czy może. Nie, nie warto byłoby zakończyć tego życia, tak? No to jest takie pytanie otwarte, z którym psy będą próbowały sobie radzić i to ma sens obok siebie, nie? Problem polega na tym, że jeśli w polskim kinie sensacyjnym chcesz zrobić, wiesz, dużą scenę batalistyczną i nie masz tego to hajsu, to może zacznij od tego Suleja, bo na Suleja masz no hajs. No Sulej walnie no taki monolog, że, że, że to będzie dużo efektywniejsze niż te pierdzące moździerze, które tam, które tam yy, wystąpią w pierwszej scenie, nie? Tak, no tym bardziej, że no, jakby, powtarzając to, co padło przed chwilą, no ta, ta Jugosławia tam jest, no i tak instrumentalnie traktowana, żeby podkręcić, żeby było mocniej, żeby pojawiło się coś, nie wiem, wstrząsającego, bo tam jakieś takie wspomnienia przemycane przez Wolfa na przykład e, wjeżdżają, nie? Więc, no, tak naprawdę to z jednej strony jakaś taka tautologiczna teza postawiona w dwóch kolejnych sekwencjach, z drugiej, no, właśnie ta, ta Jugosławia jest jakaś tak niewykorzystana do końca, nierozwinięta, ale rzeczywiście, no, ten sulej jest ważny, dlatego że ten dylemat dotyczący zabijania, no, wracając tutaj już do wywiadu, Pasikowskiego, faktycznie jest zarysowany wprost, to znaczy możemy się zastanawiać, no ale to dobrze zrobił, czy ta, 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 szczególnie w przypadku gościa, który po prostu powiedział, że mógłby nawet zabić Jana Pawła II i wtedy jest likwidowany. To bardzo dobrze zrobił. Oczy, to przy ty, oczywiście. Przy, przy, przy pierwszej zbrodni tak myślałeś sobie, nie no może to nie do końca, ale przy drugiej już pan Jan Paweł II, nie, 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 to, nie, to, to już za dużo. No ten dylemat jeszcze będzie oczywiście wracał, ale to jest jakoś tak poprowadzane w jakiś taki pokraczny sposób, nie wiem, no to jest w ogóle jakiś taki film, że parę razy się można zastanawiać, co tam zniknęło po prostu po Drodze, nie? Po montażu. Więc jakby czemu nie ma jakiegoś takiego połączenia? Czemu ten wątek jest zarzucony, ale jeszcze tego typu rzeczy e, oczywiście będą wracać. No ale dobrze, no bo mamy tego wirka, który no właśnie tam pada, że już się nie zobaczą, że już nie wróci. Czyli jest jakaś taka właśnie, dosyć dziwna faktycznie, jakaś taka sugestia dotycząca kary śmierci, że jego zabierają tam klawisze. Mhm. No i Elo, nie? już jakby już się nie zobaczymy. E, no ale to już mniejsza o to, lata 90., więc byłoby to niemożliwe, ale tak się jak się właśnie tam dzieje. Wychodzi ten Maurer z więzienia, czeka na niego. Kto? No czeka na niego Waldemar Morawiec. Ma na sobie bardzo efektowne okulary. Jeżeli ktoś oglądał serial Wow, to ku ma tego typu estetykę. Miałem takie. To dalej miej. Po prostu. Może, może masz je gdzieś. Nie? Są naprawdę, naprawdę efektowne. Oczywiście. Ania ma takie. Teraz no, widzisz nawet. To są takie okulary, które mogą być jednocześnie... No nie, no mogą być korekcyjne albo mogą być zerówkami i mogą być jednocześnie przeciwsłoneczne. Czyli mamy te takie... Zmienia się w taką... Rzapkę albo muchę. Jest to, jest to bardzo dziwne, dlaczego Franz wychodzi no, dosyć szybko no, po tych czterech latach. Po zabójstwie pierwszego stopnia no, pomogły prawdopodobnie pieniądze brata, który. W Nowej Zelandii je zarobił. Nie wiem, ile musiało być tych pieniędzy, no było to ewidentnie potrzebne Pasikowskiemu, żeby Maurer wrócił. No, zrozumiała decyzja. Jeżeli już kręcimy sequel, to musimy go jakoś stamtąd wyciągnąć, więc nie podkop, tylko po prostu pieniążki, proszę pana. No i wtedy w tejże sekwencji się dowiaduje Maurer od młodego, że Angela wyjechała, potem się dowie, że trafiła na okładkę woga, co jakoś tam nawiązuje do tych realnych losów Agnieszki Jaskółki, która w jedynce Angela i o której sporo mówiliśmy w tym pierwszym odcinku. Tak, z filmu dowiadujemy się, z początku filmu dowiadujemy się też, że Wolf grany przez Artura Żmijewskiego, czyli, czyli właśnie, właśnie tego, tego ojca Mateusza. Ja bym jednak, ja jednak uważam, że to jest postać, która jest ojcem Mateuszem przed święceniami, jeszcze przed wstąpieniem do seminarium. Mhm. To jest mój wewnętrzny lore tego filmu, tak. I, mhm. i moje wewnętrzne własne reguły, które rządzą się psami, dwo, psami dwoma, <laughs> psami dwójką, więc polecam oglądać ten film. To z takim założeniem, bo to jest wtedy trochę zabawniejszy. On przelatuje na lotnisko w Warszawie i tam zostaje zatrzymany przez UOP i tam każą mu iść ze sobą. Żmijewski po prostu ma na sobie, jak to ujął, scenariusz drogi francuski garnitur. Faktycznie wygląda jak milion dolarów Żmijewski, tam ma w zajebisty płaszcz, w ogóle jest bardzo pięknym mężczyzną i ma obok siebie bardzo piękną kobietę, którą jest Nadia, grana przez 23-letnią Magdalena Dandurian. I teraz, <grytanie> zdaniem Cezarego Pazury. Dandurian, która no nie była zawodową aktorką, tak? profesjonalną aktorką, ale, ale no coś tam ro robiła filmowego, pracowała na planach, tak, pracowała w produkcji. No i też zagrała u Spielberga jakąś taką niewielką rurkę w liście Schindlera. Została, zdaniem Pazury, Dandurian wzięta do tej roli, dlatego że, cytuję. To tak jest u Władka, jak mu się spodoba dziewczyna, to gra. No i spoko, nie? Tak samo chyba było zresztą z Agnieszką Jaskółką w pierwszej, w pierwszej części, że to też absolutnie nie była profesjonalna aktorka, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku podcasteksu, tak? Znaczy w odcinku podcasteksu o pierwszych psach, nie? Natomiast to jest spoko. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby nie niezawodowi, nieprofesjonalni aktorzy grali w filmach. Ale dlaczego ci nieprofesjonalni aktorzy, aktorki konkretnie u, u, u Pasikowskiego. To są jednak osoby mocno dukające kwestie, i naprawdę Dandurian no, wygląda świetnie na ekranie. Tak, ma bardzo interesującą twarz, i, i, i faktycznie jest piękną dziewczyną, i tak dalej, tak dalej. Natomiast absolutnie widać, że jest półamatorką, i ja nie wiem, czy. Po prostu Pasikowski miał jakiś, jakąś kosę z polskimi pre, zawodowymi aktorkami, które ukończyły szkoły aktorskie? Czy, czy, czy Pasikowski, nie wiem, jakieś bifa prowadził z, ze środowiskiem polskich aktorek? No, zresztą, no dobra, są aktorki profesjonalne w tym filmie, w mniejszych rolach, to no nie? Ale dlaczego w tych psach ze, dwukrotnie musiał wziąć po prostu dziewczynę, która no, nie radzi sobie z teksem? I to nie jest wina tych dziewczyn, to jest wina Pasikowskiego, że tak wybrał. No bo jak dostajesz propozycję zagrania w, Przeboju kinowym, no to idziesz w to, tak? No okej, okay. nawet jak nie umiesz grać, tak? Prawdopodobnie w to idziesz. E, więc tutaj po prostu nie, nie rozumiem tych decyzji i, i, i to jest coś, co rzeczywiście obniża. Wartość filmu w moich oczach i, i wrażenia z filmu. Tak, nie? mnie rozbawiła ta wypowiedź Pasikowskiego na temat tego przyszłego filmu, nie na temat psów dwójki, prawdopodobnie na temat tego Glocka 17, że tam jeszcze nie ma aktorki do roli żeńskiej i tak dalej, i tak dalej, ale coś, no, no nie, bo po prostu jeszcze nie trafił przez przypadek na jakąś dziewczynę, którą się zafascynował. Tak. Ja po prostu jestem zakochany, to będzie moja muza, to jest jakiś taki dziwny, naprawdę dziwny vibe. Ja nie chcę, żeby to było jakieś tam, wiesz, nieeleganckie i tak dalej, nie będę tu się. Rozwodził, natomiast wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnych takich po prostu mocnych, poważnych atutów. No, ta gra aktorska jest taka, jaka jest. A tak poza tym, to naprawdę mógł być ktoś inny. Mm -hmm. Już momentami wygląda tak, że no nie, to już co, nie będziemy rozpychać budżetu, to właściwie nie grają kobiety. Tutaj jedna, która ma tam kilka kwestii, no to po prostu weźmiemy. Jest to, jest to dziwne jest to w sumie koniec końców krzywdzące dla tych osób, no, bo teraz pamiętamy je jako właśnie te, które no chujowo zagrały w psach pierwszych tak. czy drugich, nie? A, a przecież. Też tutaj jeszcze inne czynniki wchodzą w grę. No Dandurian tam sobie potem jeszcze próbowała, aktorsko pracowała w produkcji, reżyserowała, prowadziła magazyn Ludzi Sukcesu Life and More, mm -hmm. więc um, troszkę sobie podziałała, niekoniecznie zrobiła. Karierę aktorską, ale to nieważne. No, Franz Maurer trafia do tego nowego do Waldemara Morawca, e, próbuje pracować w hucie, ale już się zaczynają dymy, bo on nie chce brać udziału w strajku. no, To jest jednak nonkonformista, ma skomplikowany stosunek do poprzedniego systemu, więc go tam biorą i tam różne buły dostaje. W każdym razie mówiłeś już o tym ułopie, mamy tego bienia. E, to pamiętna dosyć kwestia z jedynki, która wskazuje na to, że Bień jest głupi, tak, że nazywam się Major Bień, jestem majorem i tak dalej, i tak dalej. Ten Bień bierze na przesłuchanie Wolfa, Wolf jest oskarżany o to, że rekrutuje ochotników do serbskiej armii, no i mamy, właśnie tutaj jest dużo jakichś takich dziwnych historii, bo jest powtarzane milion razy przez Morawca, Cezarego Pazurę, ten tekst o tych panewkach, że tu się zepsuło coś tam, coś tam, że samochód się zepsuł, że panewki, że co, i on gdzieś wraca w tym filmie, a żadnego to nie ma znaczenia, bo on, Pazura tam się tłumaczy, że no, panewki coś tam, coś tam i nie dojechał na to lotnisko, gdy oni zgarniali tego Wolfa, no to kurwa, no to nie dojechałeś, tak. nie? w sensie no to okej, okay, to dobra, następnym razem, nie wiem, dojedź weź taksówkę na Okęcie, jakieś po prostu <laughs> bardzo, bardzo, bardzo dziwne rzeczy się tam dzieją. No tak, ta rola oczywiście tutaj Morawca będzie bardzo, bardzo dwuznaczna. No mamy Wolfa, który jedzie do willi prawdziwego złola tego filmu, czyli tego Sawczuka, którego mamy też w tej pierwszej sekwencji, tej sekwencji bałkańskiej. No i mamy próbę grania jakąś taką symboliką, bo ten Sawczuk tam wywija szablą jakąś taką naszą szlachecką, a... A Wolf mu odpowiada, że może na nim polegać jak na zawiszy, a Sawczuk chyba tego nie klei. Więc to tutaj Pasikowski stara się tworzyć literaturę faktycznie, grać prawdziwymi symbolami. Gdzie nie stara się tworzyć literatury? Nie, również tam się stara, bo mamy potem scenę, w której Wolf i Maurer piją wódkę z Nadją i jest jakieś po prostu niedorzeczne pieprzenie Maurera. O tak na marginesie, bo można bardzo różnie mówić o grze aktorskiej Bogusława Lindy w jedynce. Można, można śmiało i będzie to uzasadnione. Jest to kontrowersyjne granie, ale ja mam wrażenie, że w dwójce mu się jeszcze pogorszyło. I jakieś takie nawet rzeczy, że no jesteś aktorem już od lat, bo to nie jesteś wynalazkiem lat 90. Mm -hmm. nie? i grałeś już u kurde poważnych zawodników, u poważnych reżyserów, no nie potrafisz zagrać tego pijanego. Jest super męska scena. Przyjacielska Wolf Linda i gadka Onadi o tym, że Wolf ją tam po prostu poznał w Sarajewie i ją kupił za tam skrzynkę whisky, a to możesz się odkupić. I Maurer coś bredzi o pluszowości, że coś jest pluszowe. Co to kurwa jest? Mm. nie? Już na tym etapie mam takie, o, bo. Tak. to będą jednak ciężare. Tak, Muszę powiedzieć, że te sceny, które, które przed chwilą wymieniłeś, to są sceny, które wyglądają, jakby pochodziły z, uwaga, niezredagowanego scenariusza. No. Jakby Pasikowski po prostu napisał to i nikt mu tego nie sprawdził potem. Zobaczył to feedback i stwierdził, że, tak o, chyba. fajne, nie? Ale że, psz, psz. że feedback mało napisał scenariuszy chyba w życiu, o ile wiem. On nie, nie wiem, chyba, że pisał, na przykład, nie wiem, wszystkie Wajdy napisał na przykład. Po roku 80 i my o tym nie wiemy, bo był ghostwriterem tylko, nie? Andrzeja Wajdy. Ale jeśli, jeśli Wojciech Fibak nie był ghostwriterem Andrzeja Wajdy z jakiegoś powodu, to, to faktycznie Pasikowski dostał wolną rękę i ta ręka była chyba zbyt wolna, nie? No bo, no bo tak, ta, ta, ta cała akcja z Morawcem, który nie dojechał na lotnisko, no to jest zupełnie informacja do pominięcia, tak? I ja. To, troszkę jak tam się pogrzebie w scenariuszu, to faktycznie tam jest tak, że on potem dostaje misję odbienia, żeby jechać za Wolfem, i widzimy jeden, jedno ujęcie, w którym rzeczywiście pazura jedzie za Wolfem, i tam zostaje mu, tam przed nim staje jakiś tam dryblas, i mu tam e, zakazuje wejść dalej do tej wildy, w której dzieje się reszta sceny. nie? Ale skoro tak, to po co to się dzieje? Znaczy. Po co ten pazura jedzie na prześpiegi? To będzie miało jakiś tam sens w późniejszej części filmu, dlatego że, no, spoiler: pazura będzie y, szpiegował y, dla bienia, tak? Ale no, nie ma to najmniejszego sensu, moim zdaniem. Tak samo, no, właśnie ta kwestia ta, ta kwestia z puszowością to jest najdziwniejsza rzecz. To, to, to jest tak. Przy, przychodzi Franz do, do Wolfa, Radosława Wolfa w ogóle, tak? Ma polskie imię, ale, 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 ale mm, gerbańskie nazwisko i mówi mu, że on po wódce widzi wszystko, pluszowe, tak? I mm, mówi na przykład, że widzi pluszowego pingwina pod, tuż po tym, jak, jak kamera pokazuje takiego barżanta wyp, wypchanego, nie? I to nie ma mm, jeszcze bardziej sensu w kontekście y, poprzedniej sceny, w której widzieliśmy, jak Franz bawi się pluszowym pingwinem w pokoju dziecka, więc nie wiem, czy mamy się na tym zastanawiać, czy to jest taka rzecz, która po prostu wprowadza wiza w konfuzję zupełną i, i, i nie wiem, po co się tam, po co się tam znajduje tutaj w tej scenie Wolf też opowiada pierwszą ze swoich historyjek wojennych o tam jakichś oczach w ogóle, które, które, były tam w jakiejś miseczce, tak, jak, jak ostrygi bodajże i to jest sposób, w jaki Pasikowski postrzega wojnę na Bałkanach albo w jaki, powiedzmy, używa wojny na Bałkanach w tym scenariuszu, czyli to, to jest taki sposób, powiedzmy, mocno eksploatacyjny, nie? To jest trochę pretekst do, do tego, żeby poopowiadać bardzo hardkorowe historyjki z wojny i, i żeby zrobić na widzu wrażenie, tych historii jak będzie więcej, i mam wrażenie, że jest to trochę niesmaczne jeśli Pasikowski rzeczywiście chciał, żeby Psy 2 były jakimś tam po prostu, wiesz, filmem pacyfistycznym w duchu i, i chciał zwrócić uwagę na bezsens wojny i, ta, i cierpienia i tak dalej, no to Psy 2 tak zwracają um, uwagę na bezsens cierpienia mniej więcej jak Kill Bill, nie? Wiesz, no? Tylko, że Tarantino nie próbuje udawać, że, że, że jest to jakiś pacyfistyczny film, tylko zabawa, a tutaj jednak dostajemy ten poważny wątek bałkański, e, wątek wojny, która no, rozgrywała się wtedy, kiedy ten film był pisany, kręcony i kiedy wchodził na ekrany, no ale to wszystko jest potraktowane jakoś tak, kurczę, no troszkę niepoważnie, muszę powiedzieć. No. Nie? Tak, tak, no właśnie o to, mi, o to mi chodzi też z tym takim instrumentalnym traktowaniem, że to jest po to, żeby było tak, wiesz, gore, nie, gore, mhm. po prostu miska pełna oczu. Koszmar, kompletny koszmar wojny, ale tutaj nie ma żadnej jakiejś takiej, wiesz, dodatkowej pracy nad tym materiałem. No to jest jakiś wątek w fabule, do którego oczywiście dojdziemy, ale to, to tyle, nie? Więc z jednej strony wciągasz do filmu sensacyjnego coś tak, tak, kurde potwornego i poważnego, jak w tamtym, znaczy jak w ogóle wojna w byłej Jugosławii, no ale w tamtym czasie to szczególnie jakieś po prostu wiesz, uderzające i dotkliwe i cię tak tym troszkę bawisz na takiej zasadzie, że ma być, ma być mocno, ma być jeszcze mocniej, ma być koszmar po prostu, bo świat to piekło, ale nic, nic więcej żadna, żadna inna praca nie zostaje wykonana, no wracając do tej Nadi, no to oczywiście, że w takiej sytuacji Franz Maurer co robi, no wykupuje, no świetna oferta się pojawia, nie, więc co innego można robić w latach 90., no kupuje się po prostu kobiety. Są oczywiście, byli prezenterzy publicznej, którzy by się z tym zgadzali, nie wiem, to już mniejsza Przypomnijmy. życie jak film, no. Przypomnijmy w pierwszej części, Linda też, do, znaczy Maurer też dostaje Angelę jako, właśnie też byśmy tam próbowali dojść do tego, w jaki sposób on wchodzi w posiadanie, przepraszam, no ale tak to wasikowski opisuje, tak, Angeli i to nie miało żadnego sensu, no po prostu ją przejmuje od jakiegoś tam... Nie miało. Nie? Nie, nie miało, nie miało zupełnie, tylko akurat w jedynce on się wzbrania przez jakiś czas, przynajmniej nie mówię teraz o tym, że nie, mm. ale to, tam, był, tam był super, tam był elegancki. Ale on się jakoś tam wzbrania przed tym, żeby ten romans się nie zaczął. Mm -hmm. Oczywiście to się, to się w miarę szybko kończy, ale widać, że nie mamy tutaj jakiegoś takiego, wiesz, buchajowego parcia na to, że biorę i tego. E, no a tu, tutaj już jest prost dwóch kumpli. A, to ja wiem, że ty zabijasz przyjaciół wszystkich, już zabiłeś ciebie, nie zabiję, ale to jeszcze, to jeszcze wraca. I żeby nie było właśnie, że to jest jakieś takie gadanie Nasze Anno Domini 2023 rok, no to y, mamy recenzję Bożeny Janickiej, recenzję psów dwójki. Ona została opublikowana w Kinie wiosną 1994 roku. No i Janicka pisze. I obsesyjne już chyba krążenie reżysera wokół postaci kobiety jako przedmiotu, co staje się doprawdy nieciekawe. Ma pani rację, absolutnie. To już po prostu, już drugi film z tym wątkiem, to już tak. Byłoby bardziej elegancko, gdyby recytacje o oburzeniu moralnym wywołanym okrucieństwami w Bośni nie łączyły się z obrazem kłamliwej kurewki jako uratowanej bośniackiej dziewczyny. Czym jest ten brak, który daje o sobie znać we wszystkich filmach Pasikowskiego? Defektem profesjonalisty czy osoby? Ale to problem nie dla recenzenta. No, jest to problem dla widza na pewno co znaczy no ja mam z tym problem i to pytanie które się tutaj pojawia też jest dla mnie jakoś tam istotne Mam pewną tezę, mam pewną odpowiedź, bo jednak powtarzalność pewnych wątków jest trochę, wiesz, niepokojąca tak, tak. w tym wszystkim, nie? że to jest jednak jakiś chyba defekt, taki czysto osobisty. Tu też warto doznaczyć, że ta re cała recenzja Janickiej, ona nie jest negatywna, tak? Ona mhm. zwraca uwagę na pewne niesmaczne rzeczy w tym, w tym filmie, no i słusznie zwraca uwagę, tak? E natomiast Janickiej szereg rzeczy podoba się w, psów, w psach dwójce. Coś z odmianą tego tytułu mam dzisiaj. Kurde, jakiś problem. Natomiast, e natomiast no tak, no faktycznie to nie jest tak, że dopiero my tutaj zwracamy uwagę na to w świerć Wieku Później. Nie, no nie świerć Wieku. Ponad 30 lat, Jezus Maria. E, 30 lat później. No nie, nie, nie. To, to były rzeczy, które rzeczywiście zwracały uwagę. Podobnie jest, nie wiem, z y, filmami Rubaszenki, tak, i seksizmem w filmach Rubaszenki. No, to nie jest tak, że dopiero my dzisiaj na to zwracamy uwagę, dlatego że jak się człowiek cofnie do recenzji z okolic premiery, no to, no to tam też recenzenci e, o tym i recenzentki o tym pisały. E, natomiast, dobra, no o co chodzi z tym całym Sawczukiem, prawda? Tak? Sawczukiem, który na początku samym filmu no, strzelił, w Twarz widza, tak? Znaczy, on zabił operatora, który, który kręcił te, te sceny bałkańskie. No, mocna postać, szwart charakter, prawda? O co tu chodzi? Otóż Sawczuk ma w Albanii kontrakt na 40 tysięcy kałaśnikowów, za które zbierze 20 milionów dolarów. To nie jest ważne. To są wszystko magafiny, tak? 20 milionów dolarów, też kałaśnikowy, whatever, tak? To są wszystko magafiny, czyli jakieś takie. Rekwizyty, które są nieistotne i jakoś nie wiążą się bardzo z, z samym filmem, tyle, tylko że są w klimacie filmu. No bo tu kałaśnikowe, prawda? Tutaj jakieś 20 dużych baniek. E, w każdym razie no, jest ten kontrakt. Franc zostaje tam wciągnięty do tej całej sprawy przez, przez Wolfa, a następnie dokoptowuje do ekipy nowego, który to zostaje zdegradowany do kierowania ruchem. Co jest całkiem zabawnym wątkiem, dlatego, że, e, dlatego, że po pierwsze wiąże się z, ze sceną, która była w dużej mierze improwizowana. Pazura tam wtedy stał na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich i rzeczywiście miał na sobie strój policjanta i rzekomo faktycznie tam niektórzy kierowcy się, się go słuchali. Natomiast to, jest to zabawne o tyle, że dlaczego został, została postać pazury zdegradowana? Dlatego, że do policji na wyższe stanowiska wrócili stopczyki Walenda, którzy z powodów politycznych stracili wysokie stanowiska po roku 89. A kto wygrał wybory w roku 93? Wiadomo kto, prawda? Więc tutaj czerwoni wszędzie wrócili, również, również w filmie Pasikowskiego. Natomiast co jest ciekawe w wątku Sawczuka, bardzo ciekawe, jak się przeczyta ten, ten scenariusz opublikowany w książce Pasikowskiego, to jest to, że Sawczuk początkowo w ogóle nie miał być Rosjaninem, czy jak się potem dowiadujemy, rosyjskim dyplomatą, tylko miał być amerykańskim dyplomatą, Williamem. E, ślady jeszcze tego widać w internecie, w opisach dystrybutora, które chyba były napisane jeszcze przed tym, jak, jak wprowadzono zmianę w scenariuszu, ten, tego, tegoż Williama miał grać Marek Barbasiewicz, świetny polski aktor, znany chyba najbardziej z roli dubbingowej, czyli z roli skazy, świetnej roli w, w Królwie. E, no i faktycznie, nie wiem tutaj, e, a, a cała reszta tych, tych wątków rosyjskich miała być na swoim miejscu, tak, czyli ten William miał być gościem odpowiedzialnym za, za, za no znowu spoiler, tak, za przewóz broni e, w, na Bałkany, tak, do byłej Jugosławii, e, czyli wszystko miało wyglądać mniej więcej tak samo, jak jak, jak w filmie, który, który w końcu zobaczyliśmy, oprócz tego, że zamiast Sawczuka dostaliśmy Williama, tak? Czyli Rosjanie też mieli być na swoim miejscu, ci Rosjanie e, rzeczywiście tam mieli być, gdzie są. E, no, ale nie wiem, no, czy tutaj Pasikowski próbował jakoś tak e, prawdopośrodkować, nie? Że, że, że wszyscy są tacy sami, czy to są Rosjanie, czy Amerykanie, wszyscy grają w tę samą grę, żeby tylko sprzedawać broń do krajów, które, które ta broń, rozpierdala. No, prawdopodobnie e, tak próbował robić, natomiast nie wiem, co miało wpływ na tę zmianę, nie? Czy, czy to, że... Mm, i, i, i w produkcji byli ludzie związani jakoś ze Stanami, nie mam pojęcia, tak? Czy, Wydaje czy, mi czy... się, że tak. Wydaje mm -hmm. mi się, że tak, tym bardziej, że tam Syrena od początku miała odgrywać sporą rolę nie tylko jako dystrybutor i ona była kierowana przez Amerykanina. Wydaje mi się, że tych wątków mm -hmm. amerykańskich tam parę było, nie? Więc jako, że będziemy mieli jeszcze dowody na to, że ta ingerencja producentów w scenariusz, że ona była, to tutaj też możemy podejrzewać, że mm -hmm. a, kurde, nie, wiesz co, Zrób... <laughs> zróbmy po staremu, Tak, nie? Już można. Już można w ten sposób, to jest też o tyle dziwne, poza jakąś taką woltą, bo ona wydaje się istotna tak politycznie, po prostu, nie wiem, światopoglądowo, tutaj ta, ta podmianka, no, że Marek Barbasiewicz no zostaje w obsadzie, tylko jest w innej roli, jest tam takim przybocznym przy tym całym dealu i jest właściwie, właściwie, kurde, epizodystą, w sensie że masz spoko aktora, który właściwie się tam nie odzywa mm -hmm. i taki przypadek się tutaj jeszcze zresztą pojawi, jeszcze tej postaci tutaj nie wprowadziliśmy, ale to będzie miało miejsce. To też jest faktycznie charakterystyczne dla tego filmu, że tam mamy po prostu kurde tą plejadę, że ci wjeżdża Gajos i ci wali taką postać, nie? I wiesz, że jest ten zapasiewicz, który się pojawia rzadko, ale jest w istotnych scenach, no i no i dowozi oczywiście, nie? No bo to, to zapasiewicz, a tutaj, tutaj już jest dosyć tak blado, a jednak mogłoby być lepiej mhm. tak naprawdę, nie? No bo kurde, masz tego Barbasiewicza w obsadzie, no daj mu daj mu grać, nie, a nie grzecznościowo mu pozwól zostać jako, jako jakiś jakiś taki manekin. Dziwne to jest. Dziwne. Dziwne stracił rolę Wilej na filmu, nie? Ja, to tak, jest tak, głównego, tak. więc to musiało nie być jeszcze dodatkowo bolesne, nie? Że miała być duża rola, fajna rola, nie? Jeszcze Amery amerykanin bym mówił po angielsku, prawdopodobnie, albo po polsku z amerykańskim akcentem, spoko sprawa, nie? Dla tak, aktora Tak, tej... nie wiem, Wiesz co, nie wiem, jak Barba Barbasiewicz o tym myślał, ale tak z, z mojej takiej perspektywy widza, to wydaje się jeszcze gorsza decyzja, po prostu dawać komuś na pocieszenie coś takiego malutkiego, bo masz jakieś takie właśnie kurde, no jest ten aktor w tej obsadzie, nie? Mhm. Jest właściwie nieobecny, jest po prostu jego, jego twarz, jego postawa, ale to tyle, a jednak chciałoby się, żeby trochę, trochę pograł. Co za to gra? No grają oczywiście strzelające pistolety, bo mamy potem sekwencję Sekwencje, bardzo efektowną sekwencję na strzelnicy, gdzie Wolf i Maurer porównują sobie lufy, mówiąc najogólniej, i strzelają w dychę, w dychę, w dychę, i do coraz mniejszych obiektów, do zapałek, do zapałek położonych tak, żeby trudniej w nie było trafić. Dzieje się coś niedorzecznego, mianowicie Maurer trafia w te zapałki tak, że ten środek z zapałkami wypada, a ta cała ta kartonowa obwolutka, czy coś w tym guście, zostaje na swoim miejscu. Ale to oczywiście ja tak umiem. nie jest, nie, ja wiem, ja wiem, ja wiem, że ty na APO miał. Same, same szóstki i nawet chwalili cię e, za, te, za te strzały. Prawda? Nie, to jakieś, jedna oczywiście z wielu niedorzecznych rzeczy tutaj w uniwersum pasikowskiego, ale to zwraca, zwraca uwagę na pewno. Tak, czy ty też miałeś na PO zakładanie takich masek gazowych? E, znaczy, u nas była tak, taka legenda, chodziła, że to były pokolenia uczniów harających do tych masek do środka i musieliśmy oh potem, za, potem zakładać, nie? Więc nie wiem, ile prawdy było w tej legendzie, ale faktycznie to były bardzo fajne zajęcia, jak trzeba było zrobić maski w łóż. Niemniej, dobrze, lećmy dalej, <śm> lećmy dalej z filmem Pacikowskiego, <śm> dlatego, że zaczynają się, prawda, takie sceny akcji, na które liczył polski widz roku 94. Będzie scena pościgowa, która zacznie się od tego, że panowie pojechali sobie, um, znaczy pojechali te te, te, testować te karabiny, tak? bo te karabiny, z których strzelają na strzelnicy, to są te, te karabiny, te mhm. kałaśnikowe, które mają być, o które chodzi Sawczukowi, tak? e, i, I dostajemy bardzo naticowy taki kadr, w którym panowie siedzą obok, obok takiego wielkiego e, znaku piwa żywiec, browarów żywiec, z jakimiś takimi kubeczkami coli i tak dalej, tak się wtedy rzeczywiście jadło. Dzisiaj by to był jakiś taki, wiesz, taka, taka restauracyjna część jakiejś, jakiejś e, sieciówki takiej, nie, stacją benzynowej, a wtedy to był jakiś taki randomowy punkcik z jakimiś hamburgerami typu tam prażna cebulka i coś tam, nie. E, no i co się okazuje, po tym jak wychodzą z, tej, z tegoż posiłku, okazuje się, że ktoś za i wanił im samochód z parkingu w związku z czym panowie najpierw kradną z parkingu inny samochód i otwierają go przy pomocy piłki teniso tenisowej. To jest motyw, który w fikcji jest jakoś tam obecny, że, że, że tam wbijasz nóż w piłkę tenisową i pod wpływem tego, tego, tego powietrza, które było w piłce... Jak przystawisz tę piłeczkę do, do, do zamka w drzwiach samochodu, mhm. to wtedy ten samochód się otworzy. Pogromcy mitów udowodnili w którymś odcinku, że jest to nierealne i można to sobie obejrzeć na YouTubie. Niemniej tak, oni mi się udaje ukraść ten samochód. Najpierw e, zauważają podobny samochód, który nie jest ich samochodem, który wiózł jakieś wórsty, prawda, i to jest całkiem zabawne, że że, że, że mm, otwierają bagażnik tam zamiast kałaśnikowów są kiełbasy. Mhm. E, no, a potem znajdują rzeczywiście. Swój Twój samochód i jest to samochód, który jest prowadzony między innymi przez Roberta, znaczy tam siedzi Robert Więckiewicz w jednej ze swoich pierwszych ról. Jak się mrugnie, to można go nie zauważyć, tam trzeba zrobić stopklatkę, żeby zobaczyć, że rzeczywiście to jest ten facet, któremu Żmijewski przestrzeliwuje tak, kolano. To jest, to jest straszna rzecz, natomiast te sceny jakieś takie właśnie pościgowe, no będziemy mieli jeszcze tego typu historie też połączone ze strzelaniną. Tu jest po prostu gonitwa za właściwym samochodem. One są jeszcze całkiem ok całkiem Okej, okay, no ty mówiłeś o tych kubeczkach, tutaj mamy też lokowanko. Jest to takie właśnie, no, nostalgiczne i przaśne jednocześnie jakieś takie takie siłowanie się, żeby, żeby zrobiło się zachodnio nagle. No, i te, mhm. te pościgi też tak troszkę wyglądają. To znaczy, jest ten cały nasz anturaż, nie? że ci tam takie ubachy mają na jakimś takim postoju z takim drewnianym domiczkiem, jak bardzo często przy drogach, nie przy autostradach, tylko jakichś tam mniejszych i tak dalej, i I z jednej strony mamy, mamy taką amerykańską pościgówkę, a z drugiej strony, właśnie, no, no jest to swojskie, nie? to Janicka będzie też zwracać na to uwagę w swojej recenzji, że wtedy się robi całkiem interesująco. Jest to pewien efekt, nie? to połączenie tej zachodniości, jednak naszej wschodniości. I te wzorce z amerykańskiego kina sensacyjnego i nasza scenografia taka naturalna. Niestety jest to przełamywane jakimś takim siłowaniem się na Ameryczkę realną, ale tak mówiliśmy wcześniej o jakichś takich rzeczach, które nam się wydają trochę. Irracjonalne albo niejasne, bo kurde, to naprawdę się trochę tak ogląda jak film, w którym jest sporo luk, w, w mhm. którym po prostu, wiesz, mole wydziałały w taśmie jakieś takie sceny, które by nam tutaj coś wytłumaczyły, coś podprowadziły. Mówiliśmy już o tym Barbasiewiczu niewykorzystanym. No jest scena w której Maurer i Morawiec na lotnisku, na okęciu, widzą, że ten Barbasiewicz, ta postać grana przez Barbasiewicza, gada z Sarzyńskim, to jest postać grana przez Jerzego Zelnika, no i właśnie, znowu mamy aktora znanego, jakoś tam cenionego, już tam mniejsza jego dalsze losy oczywiście i polityczne zamiłowania, no ale jednak, no, masz Zelnika, nie? No to jakby zagraj tym Zelnikiem, no jest po prostu już dojrzalszym, ale pięknym, pięknym faraonem. A tutaj znowu mamy, mamy manekina. No i to jest jakiś tak cholera wie, o co tam chodzi, nie? W sensie, że ten Morawiec poznaje tego Sarzyńskiego, tak, bo to jest gość, który wcześniej kierował tym ich resortem i tak dalej, mm -hmm. to jest jakaś figura, no i wygląda na to, że on jest umoczony w całą tę transakcję, że on ma interesy z tymi gangusami, Maurer go nie poznaje, ale w końcu się chyba dowiaduje, kim on jest, no i spotyka się pod mostem, pod którym każdy w każdym filmie i w każdym serialu się spotyka w Warszawie, no i spotyka się z, ze Stopczykiem między innymi. Tak, no, mamy Lindę Lubaszenkę i mamy Jana Machulskiego i Maurer chce teczkę tego Sarzyńskiego, mhm. chce go sprawdzić i tam proponuje łapóweczkę, e, a oni chcą jakiejś informacji na temat Wolfa. A on mówi, że nie, nie ma opcji, że nie będzie kapusiem, i w końcu, jakby dostajemy jakieś takie informacje, że ta teczka tego Sarzyńskiego zniknęła i ta sekretarka, która poszła tam do archiwum po jego teczkę, ona też zniknęła razem z kasą na wypłaty. No i w domyśle <laughs> Kolejna informacja, nie? Co nie? Właśnie, kolejna <laughs> informacja, z którą nic się oczywiście nie wydarzy. Oczywiście domyślamy się, że została zlikwidowana, po prostu usunięta, bo to jest bardzo jakieś niewygodne i ten Sarzyński ma władzę i okazałoby się, że po prostu, że oni zasadzając się na tego Wolfa, jednocześnie się zasadzają na tego byłego Szefa, ale to jest kilka informacji rozsianych. My naprawdę nie, nie dostajemy jakoś więcej w tych scenach. Mhm. Z tego, co już wiem, ty też nie wiesz do końca, o co chodzi, i prawdopodobnie nie jesteśmy odosobnieni, bo myśmy takie, no ale co w sumie, to co, nie? W sensie mniejsza o to, że grasz tymi aktorami, którzy nic nie mówią, a mogliby, nie? Bo, bo potrafią, bo mają warsztat. Tak. Ale jakby, co robi ten wątek i gdzie są sceny? usunięte. Nie? Po prostu dajcie mi edycję DVD i dajcie mi sceny usunięte, które to, to wytłumaczą. To jest burdel straszny momentami. Nie? Tak, ja wiedząc, że będziemy nagrywali ten odcinek, obejrzałem tę scenę cztery albo pięć razy, <grym> tak z rzędu, nie? I, wraca... I jeszcze dodatkowo tam polski dźwięk jest, znaczy dźwięk w polskim filmie jest taki, jaki jest, więc nie wszystkie dialogi wchodzą, więc te dialogi są trochę niewyraźne. No. One napisane są w sposób niewyraźny, bardzo, nie? No bo, bo tam jeszcze, jeszcze jest taki moment, w którym Linda mówił, powiedział weźcie połowę i o ile się nie zauważy takiego drobnego gestu, że, że, że Linda w, w, chce wręczyć z powrotem kopertę, którą wcześniej dał Stopczykowi, straszny burdel. W sensie to, to, to w, w ogóle nie, nie ma to żadnego sensu. A o co finalnie o, to chodzi, o, o co chodzi w tym wątku? No chodzi o to, że tenże Sarzyński jest po prostu gościem, który ma reprezentować zły system, tak? Który jest, jest związany z polityką, jest związany z policją polską, i jest związany z gangsterami wschodu, ze wschodu, tak? I o o to tylko chodzi, że to jest facet, który jakoś łączy ze sobą te wszystkie strony, tak? I jest w tym sensie spraw charakterem. To jest w ogóle zabawne, dlatego że Zelnik wiele lat później zagrał podobną rolę w smoleńsku. On też tam był takim, taką, taką trochę zjawą, która, która tam z zakrzaków się wychyla, nie, I, i tam wiadomo, że ma jakieś złe, złe sprawy, prawda na, na, na koncie. Ale, ale, ale tak, no, ten Zelnik tam się pojawia zupełnie po nic, nawet on jest chyba określony w napisach początkowych, że tam że to jest gościnny udział, Jerzego Zelnik. No faktycznie jest to gościnny udział, no bo no nie wiem, czy on przyjechał na plan dwa razy chyba, tylko że dam sobie płazić sobie z dala od kamery i, i, i tyle. No i właśnie, no to jest taki scenariusz, tak? No, ja nawet jak próbowałem zrozumieć tę scenę, to wpisałem y, jakieś tam słowa kluczowe w Google. No i wyskoczyło mi, że na film webie też ludzie niektórzy nie rozumieją o co w ogóle tutaj chodzi. Że, no? że, że fajny film nawet niektórzy piszą, ale o co chodziło z tą sekretarką, która miała wykać jakieś dokumenty. Zapytał ktoś na filmebę, nikt mu nie odpisał swoją drogą i tam więcej było jakichś takich pytań, udało mi się znaleźć w, w internecie, nie? Anyway, przejdźmy już do filmu i do tego. O co chodzi? Znaczy jakby kiedy już wiadomo o co chodzi, to, to, wiadomo, jest, to co chodzi. To jest cały czas film. Tak, to, to jest cały czas film. Tutaj dalej dostajemy y, taką scenę popijawy, pazury z Lindą, która zaczyna się od całkiem zabawnego tekstu, że tam y, pazura jest wkurzona na, 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 na Franca, że, 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 mm, że go wezwał, tak gdzieś tam żona go pieprzyła za to, że wychodzi w środku nocy, ale jak już masz pół litra, to zostanę. Wiadomo żart w wódeczce, ale akurat skuteczny. Natomiast co się dzieje później. Y, no, jest trochę straszne, bo, bo tak, bo, bo Francji jest zupełnie nie do wytrzymania w scenach dialogowych. I to mam na, na, na myśli zarówno grę aktorską Lindy, której już tutaj nie będę bronił. Wydaje mi się, że ja broniłem przy... Chyba bardziej, no, ale tutaj już naprawdę nie, nie, nie masz prawa. Bo to on tutaj on tak, w jakieś, on tak popada w jakieś strasznie, strasznie autopardystyczne tony. i eee, Coś tam gadały, o kobitkach, prawda, wódeczka, kobitki, żonki, żonka tego, nie? Pazura na swoim YouTubie mówił, że bardzo lubi tę scenę, bo jak oni tam powtarzają żona, 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 to tam. Zawarte są wszystkie rozwody ich kolegów, Jezus Mariusz. Yes. Ci goście by dzisiaj nawet taki film nakręcili z taką sceną, wydaje mi się. Natomiast, no co, jest też rozmowa z Nadią, która. No, jest zupełnym manekinem w tym filmie, tak? Znaczy jako, jako postać, nie? No, bo ona e, no cały czas mówi na przykład Francowi, że ona się w nim zakochała i że chce z nim być, to on będzie powtarzała przez cały film. Po pierwsze, nie mam pojęcia, dlaczego ona chciałaby być z Francem, tak? Mm -hmm. Bo, bo Franc jest zupełnym bucem tutaj. Takim, to naprawdę takim bucem, który nawet nie jest interesującym bucem, tak? To nie jest, nie wiem, Hank Moody, prawda? Jakiś taki gościu, co. co nie cierpisz go, ale jednocześnie jest Nie, nie. Tu Franc Maurer jest zupełnie nieciekawy, jest nudny. Dwudziestoparoletnia dziewczyna, absolutnie nie chciała by z nim być, tak? Zwłaszcza, że nie wiem, że, że co chwila wraca postrzelony po prostu z jakiejś akcji i tak dalej. Ale też yy, yy, dlaczego w ogóle Nadia, bo jest tam taki fragment dialogu, w którym Żmijewski mówi o niej, znaczy postać Żmijewskiego, czyli Wolf, mówi, znaczy ojciec Mateusz <śmów> mówi o niej, że wziął ją w jasyr, co nie? no okej, okay, I guess, spoko, jakby jest to s trochę straszne, że wykorzystujecie w ten sposób taki wątek, ale okej, okay, bo to jest jednak handel ludźmi, który jest potraktowany jako, hej, rozryweczka, ey, kupiłem dziołchę, nie, i tutaj młodzi chłopcy na sali bardzo, bardzo się jarają tym wątkiem. Natomiast e, dlaczego ona nie, jak, jakby nie odejdzie, tak, w sensie nie zostawi ich w pizdu? Dlaczego ona musi być do nich przyklejona cały czas? No ja rozumiem, że zakochała się w, we Francu, ale dlaczego w takim razie cały czas utrzymuje intymne stosunki z, z, z Wolfem? Nie mam pojęcia, to jest jakaś taka bardzo niezgrabna, męska fantazja o tym, jak powinien wyglądać świat i... i, i. No to jest kolejny incelski tekst kultury, który, <grych>, który, który ym, prawda, omawiamy w tym sezonie tekstu, nie? Tak, no i chyba niczego więcej się nie da na, na jej temat powiedzieć. To, że ona się tam kogoś trzyma, jest jeszcze zrozumiałe, bo ona jest w jakiejś, nie wiem, kłopotliwej sytuacji jest w nieswoim swoim kraju, w jej kraju trwałej mm -hmm. na coś na coś tam, ale ten wątek para romansowy i to jakieś takie. Ja myślę, że po prostu Wojciech chwibak chciał, żeby było troszeczkę takiego odbijania, nie. No i tutaj rzeczywiście rzeczywiście tak to trochę by... Wygląda, no no bo... <noise> chciał prowadzić wątek tenisowy, ale na to Pasikowski nie poszedł. Tak, więc. To dobrze, że taki, a nie no, tak swoją drogą. Ale, ale tak, ale, ale jakieś te motywacje są zupełnie, zupełnie niejasne i myślę, że także określenie tego niezgrabną jakąś męską fantazją jest tutaj czymś, co tak naprawdę załatwia sprawę. No i znów, no jest to okropnie zagrane, no ale już... Już mniejsza tak naprawdę. Wracając do tych scen jakichś takich przaśno-nieprzaśnych, czyli tam gangstersko-sensacyjnych, ale również jakichś takich naszych. No tam jest potem wątek, że oni we trójkę, nie mówię tutaj o Nadi, tylko o Morawcu, o Wolfie i o Maura, jadą do Terespola i mają odzyskać 21 milionów dolarów. Niemałe pieniądze, prawda? Jadą, tam są jakieś baraki, po prostu syf straszny. Stoi Rosjanin, wpierdala rybę, tam prawie surową. Tak naprawdę ona jest chyba wędzona swoją drogą. Tutaj na marginesie, ja nie znam rosyjskiego, ale, ale moja dziewczyna zna, jak ty wiesz i, i jak, jak wy pewnie nie wiecie. Ale gdy ten rusek gangus proponuje Maurerowi rybę, mhm. żeby tam się poczęstował i Maurer odpowiada, że tam ja tylko szampańskie i kawior, ja tylko, tylko szampana i kawior, no to, to jest kolejne, to jest oczywiście, mm -hmm. nie? Ale jest to niedorówka, no bo kawior po rosyjsku to dywan. W sensie to jest słowo, które określa nasz dywan. I jak, jak ten wątek wraca tam chwilę później i jeden z gangusów mówi, że a, bo ty tylko tam szampana i kawior czy coś w tym guście, to nie używa już tego słowa, tylko używa właściwe słowo. Zdaje się, że to jest ikra po prostu, nie? Ale może o to chodziło, nie? Że Franz nie do końca mówi po Ale rosyjsku. Ale mi się wydaje, że to jest właśnie takie, że to weź, bo ty tam znasz rosyjski i ten, i weź co zagra I to już potem zostało, nie? W sensie ja jestem w stanie uwierzyć przy tym, ile tutaj jest jakichś takich niejasnych rzeczy, jakiś takich mhm. plam, że to, że to była niedorówka Bo wiesz, Mogliby zagrać, jeżeli tak było, że on faktycznie słabo zna ten rosyjski, to mogli to zagrać tak, że ten Rosjanin, wracając do tego wątku, znowu gra tym kawiorem, no bo to jest śmieszne, nie? że on mm -hmm. pomylił słowo, nie? a on już daje po prostu poprawne rosyjskie słowo. Więc to jest, tak jest, dla mnie to jest znowu po prostu troszkę kolano, jeśli chodzi o pisanie. Tak, znaczy to, jest, to byłoby ciekawe, tak swoją jogo, bo no, rzeczywiście na tanie mieliśmy rosyjskich aktorów. No tak? właśnie, tak. Takim dużym nazwiskiem jest na marginesie Sergi Szakurow, który pojawia się w tej scenie jako pułkownik Jakuszy tak. I jeszcze Sawczuka też nie powiedzieliśmy o tym, że gra Walerii Pryomikow, to jest y, y, też dobry aktor, który no, przedwcześnie, przedwcześnie zmarł w roku 2000, niestety, parę lat po nakręceniu psów. Tak? Więc jakby mieliśmy tam rzeczywiście rosyjskich aktorów i, i no nie wiem, no ale nie wiem, no być może być może po prostu franc, bo tam pierwsza część była bardziej niemiecka. Nie? Więcej tak, po niemiecku tak, tak, trochę tak, tak. mówili niż, a ta jest bardziej rosyjska. No w pierwszej części mieliśmy tego Gajosa, który. który znaczy aktora Gajosa, który nie potrafił po niemiecku, więc miał kartkę z napisanymi dialogami, którą, którą sobie tam po mistrzowsku czytał, także tego w ogóle nie widać. Więc może to jest jakiś taki wiesz, wewnętrzny uniwersum filmów Pasikowskiego, że aktorzy nie potrafią mówić po tym, w, w tym języku, o który nam chodzi, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może, może, może tak <laughs> jest. No, w każdym razie, pomijając już te dywany i, i kraje i tak dalej, no to tam się. Jakieś tam rzeczy dzieją, oczywiście one są znowu męskie, i, i korzenne, i, i prawdziwe, bo mamy, no właśnie, oni się cykają odebrać ten hajs, no ale odbierają go i wydaje się, że nic złego się nie dzieje, mimo że tam Radosław Pazura, e, udający Rosjanina, biegnie do nich z karabinem, co zauważa Morawiec, to potem to się jednak rozwija w imprezę. Impreza jest właśnie taka, jaka powinna być, no bo to są ruskie gangusy, więc jest wódeczka, są, proszę pana. jest w ogóle piękna sekwencja, jak oni w trakcie tańca. Rozmawiają, nie? Że masz takie, że ojej, ta muzyka musi być naprawdę, naprawdę cicho, i tam wirują i tam dopowiadają kolejne kwestie. To jest takie dosyć zabawne, ale rozwija się nam ta sytuacja. Znowu się pojawiają jakieś takie wątki wojenne, że ten Sawczuk, wy nawet nie wiecie, jaki to jest skurwysyn, nie, że on tutaj gościowi gra włożył do ust i wyciągnął zawleczkę i tak dalej. Czyli znowu mamy tę wojnę nie wiadomo co, mm -hmm. nie? że jakby już wiemy, że ten Sawczuk jest po prostu niezłym gagatkiem. Nie? Mamy rozwijanie tego. Jest oczywiście dalsze budowanie postaci Maurera jako gościa, który jest na pograniczu jakichś takich rzeczy. Więc gada z tym Ruskiem na temat jego córki. Ten Rusek odpowiada, że nie, ta, ta, ta córka to nie jest dla takich jak ty. Ona też ma na imię Nadia, ale to nie, nie dla takich jak my, zresztą. Więc on go tutaj już ustawia, ustawia w jednym jakimś tam szeregu. No i potem mamy. E, mamy pięknego ogóra Volkswagena, który po prostu przemierza szosę, i mamy trójkę tych głównych bohaterów: Morawca, Maurera i Wolfa. Mamy oczywiście dalsze odbijanie tej piłeczki w postaci Nadi, i Maurer się dowiaduje, że ona utrzymuje, że tak powiem, stosunki intymne z tym Wolfem cały czas, tak by to należało nazwać. I znowu mamy ten wątek, którego ja tutaj nie będę disował, bo on jest jakoś tam fajny. Po prostu wyścig, pościg i strzelanina, amerykańska strzelanina i pościg na polskiej szosie, w niekoniecznie najnowszych samochodach na świecie i dla mnie to jest nawet całkiem, całkiem okej, okay. tym bardziej, że do pewnego momentu to się nawet technicznie trzyma, nie? Tak. Są, są, są jakieś wątki kaskaderskie, więc znowu mamy wschodniość i zachodniość zmiksowaną i ten efekt bywa całkiem spoko. No kaskaderów zawsze mieliśmy zajebistych i to widać między innymi w tej ja. scenie, bo tutaj jak zaczyna się pościg, to, to, to postać Lindy musi wyskoczyć z, z tego ogóra. E, z torbami, z torbami no? tak. Znaczy, torby wyrzuca, tam jak jakoś po prostu tam obok niego są jakieś stogi siana, prawda? No fajnie to wygląda, moim zdaniem. Nie wiem, no tutaj mm -hmm. już nie będę się czepiał do. Znaczy, bo tak, na początku tam wspomniałeś o tym, że ten film nie zawsze wygląda jakby, jakby był kręcony na tych zajebistych taśmach i z tym zajebistym oświetleniem. A ja powiem, że czasami jednak bardzo mocno wygląda, nie? W sensie, że, że, że widać, że tam jest Edelman Edelman za kamerą i że to jest jednak jednak fachura i, i że on Tak, to... tylko wiesz co? Ja bardziej mówiąc o budżecie, myślę o, nie wiem, o Pir, o jakichś takich Jasne. historiach, bo to, że u Edelmana będzie parę, przynajmniej i parę spoko kadrów, to wiadomo. Mm -hmm. nie? I tutaj i dostawaliśmy to w jedynce, i tutaj też to dostajemy. Nie? To bardziej chodzi o to, że wracając do tej Jugosławii na początku, że to tak, a różnie bywa. To już się nie chwalcie tym kodakiem, nie? jakby spokojnie. Jasne. No. Niemniej, wracając jeszcze na chwileczkę do, do, do tego, co się dzieje przed tą sceną pościgu, po pierwsze, nie wspomniałeś o tym, że że Wolf, czyli Artur Żmiejewski, czyli ojciec Mateusz, mówi w, w tej scenie, że kiedy to załatwimy, tak? czyli czyli tę, 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 tę całą akcję z tymi milionami dolarów, to reszta jest tu łatwa, jak kobieta. I to jest, to jest tekst, Mateusz. To jest to, jak rozmawiają mężczyźni. Coś, co się, tak, coś, co się gładko wpisuje w poetykę tego filmu, więc nawet takie to już jest, wiesz, niewarte wzmianki, ale zdaje się, że Cezary Pazura, no przepraszam, że wujek Czarek jest wielkim fanem tego, tego tekstu. No bo on jednak wielbi to pisanie, no, to nie ma co ukrywać. Nawet po tych wszystkich latach on ma do tego stosunek jakiś taki mocno nabożny, nie? Tak, tak. No I, no i podejście też... do spraw damsko-męskich, które aż tak nie ewoluowało prawdopodobnie od lat 90. Tak, ale też muszę powiedzieć, że w tej scenie w ogórku, to za co można pochwalić ten film, to jest to jest taka taka energia i chemia pomiędzy tymi trzema panami, pomiędzy tą, członkami tej drużynki głównej, która już się tam rozbija po tej scenie, więc tam nieważne, nie? Natomiast jest tam taki moment, kiedy oni się tam zajmują, pieprzają tam, że tam postać pazury miała pilnować tej kasy i w końcu skończyła tam inflagranti, prawda, z jakąś, z jakąś Rosjanką na tych pieniądzach, więc, więc oni tam się kłócą i, i tak jest spoko, tym bardziej, że Linda się mało odzywa, tylko głównie się śmieje, tak? E, natomiast pazura i Zmijewski się kłócą. Nie powiedzieliśmy o tym. Pazura znowu jest zajebisty w tym filmie. To jest najfajniejsza chyba rola obok, obok te, te, tego epizodu Suleja. Tak? To jest chyba najfajniejsza rola jest w filmie. Mnie, no? E, no to jest serce tego filmu też takie takie etyczne, tak? No bo Pazura gra postać, która jako jedyna ma jakiś problem, problem w ogóle z faktem, że giną ludzie, nawet jeśli to są źli ludzie, no to, no to come on, tak nie można. No i Żmijewski jest solidny tutaj też bardzo, więc i, i wygląda świetnie w kadrze, prezentuje się fantastycznie, więc, więc tak. Natomiast co, no pościg, jak powiedzieliśmy, zaczął się pościg, Rosjanie jadą za ogórem należącym do naszych, naszych bohaterów, Linda wyskakuje i wjeżdżają wszyscy do cementowni, która się nazywa Machulski Syn. I ma taki mm -hmm. napis nad gwiazdem, co jest całkiem zabawne, moim zdaniem, mm -hmm. nie? To jest bardzo cute, cute żarcik. E, no i co się tam dalej dzieje? No, ten ogór, prawda, dachuje i to dachowanie jest pokazane ze wszystkich, prawda, kątów, pod jakim, jakie są tylko możliwe chyba, nie? No po prostu dachowali taki duży samochód, no to, no to trzeba się tym jednak pochwalić. Ja to nawet rozumiem, nie? To jest całkiem spoko, że w amerykańskich filmach dachują, prawda? Majbachy, a tutaj, a tutaj mamy prawda, trabanta i, i jeszcze Moskwicza, który, który będzie tam napierdalał jakieś, jakieś fikołki. No to właśnie tutaj napier, napierdala fikołki e, ogórek. No i co? Linda dobiega z buta na miejsce. To jest Super, w ogóle jest. bardzo śmieszne, że on z tymi obładowany tymi, tymi trz, trzema torbami, gdzie te dolary pewnie tam ważą po 200 kilo, tam, to, to, to są dość ciężkie, jak jest ich dużo prawdopodobnie, nie wiem, nigdy nie są takiej torby, ale, ale tak można zakładać. On to biega na miejsce, no i tam się dzieje w środku, mówiąc w skrócie, Meksikan standoff, Rosjanie chcą zdradzić Sawczuka i chcą dla siebie wziąć te pieniądze i w wyniku tego Meksikan standoffu, w którym biorą udział no, wszyscy trzej, czyli Żmijewski, Linda oraz Pazura, pojmany przez Rosjan, no i ci Rosjanie. Pazura traci kciuk, a z kolei um, jeden z Rosjan traci oko. No i wydaje mi się, że to jest taki, taki, takie, takie duże odniesienie do, 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 do wielkiej filmowej miłości Pasikowskiego, jaką wtedy był, e, były wściekłe psy Tarantino. Mm -hmm. e, znaczy we wściekłych psach też spoiler, przepraszam, jeśli ktoś nie widział. E, gdzieś tak mniej więcej w połowie filmu jedna z postaci traci ucho, tak? Zostaje jej u, 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 ucięte ucho i wydaje mi się, że Pasikowski stwierdził, że w takim razie warto obudzić widownię w, w, w środku filmu też utratą jakiejś części ciała, jakąś deformacją no, i to się udaje, że powiedziałem, że ta scena jest całkiem skuteczna, jako taki, taki, taki moment, który ma szokować. Inspirację wściekłymi psami widać też w Gajerkach, bo tam jest grany czarny garnitur, biała koszula i e, czarny krawat, więc tutaj nie, nie próbował tego rzeczywiście ukrywać. No tak, no, mamy taką scenę czyli wzajemne celowanko, zobaczymy kto wygra, kto pierwszy, no okazuje się, że wygrywa Bogusław Linda, który wszystkich po prostu, proszę pana poszczelał, no poszczelał, uratował swoich kolegów, przyjaciół, jak zwał tak zwał, bo czy w tym świecie stworzonym przez Pasikowskiego czegokolwiek możemy być pewni, nie możemy. Traci morawiec kciuka, były tam jakieś pierepałki związane z tym rekwizytem, tak najpierw uwalono całą łapę, ale byłoby to trudne w kontekście kontynuacji. Czyli Pasikowski już wiedział, że będzie trójka z Sebastianem Fabiańskim po obsadzie. On już, on już czuł pismo nosem, że jakiś diamencik tam się wychowuje po prostu w międzyczasie. No, ale rzeczywiście jest to dosyć ciekawa scena, na pewno z perspektywy rodziców obu pazurów, no bo właśnie wspomniany Radosław Pazura ginie w tej scenie. I tutaj mamy e, z jednej strony wspomnienie wujka Czarka, takie w miarę świeże, to YouTubeowe wspomnienie, że to straszne dla rodziców było, że tam mama zemdlała, a w 95 roku opowiadał w wywiadzie o tym, że nie, że obawiał się trochę reakcji mamy, ale oni już nabrali do tego wszystkiego dystansu i spokojnie sobie to obejrzeli i tam się podobało. <laughs> Który kłamał. Dokładnie, może się to jakoś tam... Zmieniać, yy, zmieniać przez lata. No i tak też dochodzimy do ostatniego aktu tego filmu, w którym to Cezary Pazura już będzie miał mniejszą rolę, dlatego że on już będzie spędzał głównie czas na krześle, patrząc w okno. Nie posiadając kciuka. Natomiast co z pozostałymi dwoma panami? No oni wiozą wiernie torby z kasą Sawczukowi. Sawczuk jest im bardzo wdzięczny, że prawda, tutaj ukarali potencjalnych zdrajców. Znaczy nie potencjalnych, rzeczywiście, próbowali zdradzić. Tak? No tak. No i co się tam dalej okazuje, że Sawczuk to jest taki gość, który, który chce tę całą broń po prostu rozdawać kto tam tylko chce, tam w Sarajewie, bośniakom, Chorwatom kto będzie chciał, to, 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 to będzie to, to dostanie tę broń i w tym momencie postać Bogusława Lindy dostaje moralniaka z jakiegoś powodu Franc w pokoju hotelowym chyba ogląda taśmę tę, którą Widzieliśmy na początku z tej chorwackiej wioski, no i dostaje jakieś takie załamki, i, i wreszcie zaczyna mieć jakiś tam e, prawda kłopot etyczny, że kurczę, nie, że, że, że to jednak trochę przypał tak, tak trzymać z handlarzami bronią. Nie wiem, czemu akurat teraz dostaje tej, tego dylematu, nie i dlaczego akurat teraz zaczyna go to męczyć. Gościu zabił 113 postaci w tym filmie i w poprzednim. Razem jakbyśmy mieli to razem wzięte wziąć te filmy. E, i, I w ogóle robił wątpliwe rzeczy w PRL-u i tak dalej, i tak dalej. Wyszedł z więzienia. 伊。E Nie wiem, no i wciąż współpracował z jakimiś gangusami ze wschodu, więc nie mam pojęcia czemu akurat teraz zaczął mieć jakiś problem z tym wszystkim e, czy, czy nie wiem, czy on sobie czy, czy on myślał, że że, to, że 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 nie wiem, że Sawczuk zamierza produkować takie gry, w, 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 gdzie tam wilki zając zbierają jajka, znaczy wilk zbiera jajka do koszyczka, że, że to o to chodzi w tym biznesie i jak się dowiedział, że chodzi o broń, to to, to tutaj jest jednak jakaś kontrowersja. No nie wiem, no. Jest to bardzo dziwne i <laughs> Pasikowski próbuje tutaj stawiać jakieś też znaczy, próbuję budować postać, jako postać z krwi i kości, która jednak tutaj ktoś przekroczył jej, jej, jej granicę, ale nie wiem dlaczego akurat to jest ta granica, i to czemu teraz? To jest śmieszna przemiana, w sensie ona jest jakaś taka, wiesz, instant, nie? Bo to tak trochę wygląda, jak, jakby Maurer miał takie, wiesz, ścisłe zasady moralne, to znaczy, jak broń, to tylko do Albanii. jak usłyszał <grym> o tym Kosowie i tak, o, mówi: o nie, 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 proszę pana, nie, no to jest, to jest um, zabawne, chociaż z zamierzenia, no nie ma takie być. Tak, Linda, właśnie, Linda ogląda te materiały, które widzimy na początku filmu, te sekwencje, powiedzmy, paradokumentalne, i wtedy stwierdza, za kurde, nie, ta wojna w Jugosławii to jest jednak przegięcie. Wcześniej się nasłuchał o tych miskach pełnych oczu, pełnych gałek ocznych, tak, żeby odstraszać przeciwnika i tak dalej, i tak dalej, a teraz stwierdza, nie, nie, to jak teraz to zobaczyłem, ja myślałem, że to zupełnie inaczej wygląda. Ale Panowie, i tak, nie, ej, co ta, my robimy? Trzeba to zablokować. I faktycznie Maurer próbuje to wszystko zablokować, zgłasza sprawę na policję, nielegalna transakcja, kontaktuje się z Morawcem, Morawiec, chyba w wyniku, chyba to nam Pasikowski chce powiedzieć, że w wyniku tych doświadczeń, tu zabijają ludzi i tak dalej, on też się zmienia, po prostu uderza swoją żonę, czyli oczywiście, no tak właśnie, bo mamy jeszcze postać jego żony, która się tam momentami pojawia no i też jest prowadzona, czy traktowana tak, a nie inaczej, więc no. Eee, Władysław Pasikowski, znamy tego reżysera i lubimy i kochamy, ale niekoniecznie, no i właśnie, no, ten Pazura... Już mówiliśmy o tym w jedynce, że to było takie crew, że ci wszyscy aktorzy, którzy się pojawiają w tych filmach, że oni po prostu stworzyli taką drużynę również w życiu prywatnym, że to było jakoś tam spójne, że oni byli tacy wojskowi, tacy po prostu, wiesz, battle mode. Cały czas i mamy wywiad z filmu z 1994 roku, to jest wywiad z Cezarym Pazurą, który został przeprowadzony przez Krzysztofa Demidowicza, z 32-letnim Cezarym Pazurą, czyli Pazura był młodszy od nas obu, no niestety trzeba się z tym pogodzić, eee... No i pada pytanie, czy zgadza się pan z Pasikowskim także w ocenie kobiet? I się zaczyna po prostu kino noir, bo Cezary Pazura odpowiada, coraz trudniej o prawdziwe kobiety. W ostatnich kilku latach stało się coś strasznego. Przeraża mnie ekspansja interesowności, pogardy wobec zasad. Co tu dużo gadać? Jedyną niezagrożoną wartością jest męska przyjaźń. I odpowiada, <śla> <śla> odpowiada Demidowicz, życzę, by zmienił pan zdanie. I pazura. Gdyby tak się stało, w co nie wierzę, w następnym wywiadzie porozmawiamy tylko o tym. No, z tego co wiemy, nie było kolejnego wywiadu, który byłby tylko o tym, więc prawdopodobnie to, to zdanie nie uległo, nie uległo zmianie, ale to jest takie wiesz typowe. Kurwa, wiesz, 32-latek, więc właściwie trochę taki stary, maleńki, może kobiety to już wiesz, to one tylko chcą tego, tamtego i sam. W ostatnich latach w ogóle mm -hmm. to od tej Coca-Coli im odbiło, po prostu od tych chipsów, po prostu od <laughs> wyboru tych chipsów. No, y Straszne, i jednak wpisuje się w postać Cezarego Pazury, który może nie mówi o tych rzeczach tak brutalnie czy dosadnie dzisiaj, ale też bywa, tam, ujmę to w ten sposób tradycyjny, więc jest to, jest to jakoś spójne. Jest dwójkiem bardzo często Cezary Pazury w tej tak. personie swojej YouTube'owej. Znaczy, może dla kontekstu warto dodać, że as far as I know. E, przepraszam za anglicyzm, tutaj ludzie nam zwracają uwagę, no, będziemy używali makaronizmu, właśnie będziemy. E, o ile wiem, Cezary Pazura no, był świeżo po jakimś takim trudnym rozwodzie i tak dalej, więc, więc może to miało wpływ na jakieś jako, jakąś niespecjalną chęć, nie wiem, do wchodzenia w związki, w relacje, czy, czy w ogóle do kobiet, ale tego nie tłumaczę oczywiście, tak, ale... Nie, bo to przypomina, wiesz, taki klub alimenciarzy, nie, że oni tak. się spotykają w pubie i po prostu łoją cały czas browary i wódę i nadupcają na kobietę. Kobiety, jakie to one są interesowne i okrutne, nie? Organizacja mężczyzn. Tak, tak. To są tego typu klimaty, więc a, no nie wiem, nie wiem. No, Niemniej, no tak, no tam też da się tego rodzaju wypowiedzi znaleźć u Pasikowskiego tam w wywiadach, na przykład tutaj cytat, przyjaźń jest na całe życie, miłość jest już, gdy trwa sześć miesięcy, nawet cztery. No i do miłości wystarczy jedna osoba, ta druga najczęściej nie kocha, albo zdradza. Yy, no wiesz, no, to są jakieś takie maczystowskie pierdzielenie, jest też taka wypowiedź, no ale trochę niesmaczna, szczerze powiedziawszy, że... że Kiedyś, że, że Pasikowski ma taką zasadę, że jak mu się nie podoba film na początku, to on wychodzi z kina w ogóle. Nie? I kiedyś poszedł na któryś film, w którym grała Kasia figura i, e, i, i Linda go namówił, żeby został, bo, bo tam w dalszej części filmu będą gdzieś Kasia figurę, więc Pasikowski został. No, no To było to takie kró, takie, takie, takie męskie kró. Po prostu, że zrobiliśmy psy, zrobiliśmy króla, zrobiliśmy jeszcze parę filmów razem. I jesteśmy męscy. To się na szczęście skończyło niedługo później, tak? W sensie, że. Mówimy tutaj o roku 94, czyli tym, gdy, gdy premierowały Psy2. Na szczęście tego kina nie będzie już dużo. Znaczy, będzie trochę jeszcze, ale ono będzie się sobie coraz gorzej radziło frekwencyjnie. No, ale tak, No, jeśli ktoś będzie chciał zapytać, gdzie byliśmy kinematograficznie w roku 94, no to byliśmy w takim miejscu, że. E, największy hit kinowy, tak, no bo psy dwa spoilers sprzedały się świetnie. E, w największym hicie kinowym postać, najbardziej pozytywna postać męska, największy wrażliwiec tego filmu i serce tego filmu to jest gościu, który bije żonę i mówi, że kobiety są głupie to jest, to jest ten, ten, ten punkt, ten moment Tak, dokładnie, tak, tak, tak. A Cezary Pazura sympatyczny, więc widz sympatyzuje z tym morawcem i, i jest, jest gitówa. No, mm -hmm. boys tak, boys will be boys. E, jeśli chodzi jeszcze o wątki związane z psami dwójką, no to w, w swojej autobiografii Pazura, w autobiografii pod tytułem Byłbym zapomniał, ale Cezary Pazura pamiętał i pamiętał Pamiętam. taką właśnie anegdotkę, jak kręcili te psy dwójkę, jak sam mówił, w jakiejś wsi pod Łodzią i Bogusław Linda przyniósł na Zabytkowy pistolet z powstania styczniowego. Bardzo to jest ważna rzecz na planie, szczególnie kiedy się chleje. I ja teraz tutaj nie wlewam nikomu alkoholu do ust, bo w tej samej anegdotce Pazura mówi o tym, że tam była, tam. Pita, łycha, po prostu z plastikowego kubka i tak dalej. No i co jest najlepszym pomysłem, gdy się trochę już najebiesz i masz obok siebie pistolet z powstania styczniowego? No, trzeba po prostu spróbować go użyć. A że to pistolety z taką lufą, która no, kieruje kule w rozmaite miejsca i jest to mało, mało precyzyjne. No to Linda przymierzył w jakiś słup i mimo wszystko trafił z tego po prostu nieprecyzyjnego pistoletu. I podobno w całej wsi nie było prądu, i jaja były straszne. No, Cezary Pazura to opowiada w takim tonie ja to tylko streszczam ale pazura tutaj się trochę jara Bogusiem nie bo mhm. mówi wprost że niezły zawodnik co nie że ten Linda tak. to wiesz najebany pistolet z XIX wieku po prostu <grym> ale i tak trafi w ten słup i ci biedni ludzie po prostu na tej wsi nie będą mogli telewizji oglądać kurwa <grym> bo pan aktor strzelił <grym> co nie Jak to jest historia <grym> w ogóle <wiesz? grym> słyszysz strzały w środku nocy tracisz w ogóle prąd nie tak. i okazuje się że po prostu aktorzy przyjechali nie artyści tu są w to, nie? Tak, tak, tak. No tak właśnie, no patrzcie, no komedianci, no, trzeci tydzień nie ma prądu. No więc jest to taka anegdota. Winda przejechała, a to, to okej. Okay, no a to okej, okay, okej, okay, to nie ma problemu. No, jest, to, jest to bardzo chłopacka przygoda. Nie polecamy, nie, nie polecamy broni palnej, nie. szczególnie po alkoholu, bo to różne rzeczy nie w naszym kraju, chociaż oczywiście zdarza się, ale są takie kraje poważne, którymi się Pasikowski inspirował, prawda? No Wracając do tego wspaniałego filmu. Co my tam mamy, bo skoro były tereny podmiejskie i wiesz pod łodzią, no to będziemy mieli troszkę takich scen podmiejskich, krajobrazów, pejzaży, no bo ten Franc no zgłosił to wszystko, ale co się okazuje? No wiemy to już w sumie od dawna, ale jednocześnie nie wiemy, bo wszystko jest prowadzone w bardzo bełkotliwy sposób. Okazuje się, że policja jest tutaj w to wszystko wplątana, że to nie jest tak, że te gangusy sobie działają i że policja się na nich zasadza i chce ich złapać, tylko jest to wszystko jakoś powiązane, pojawia się. Ten wątek Sarzyńskiego znowu, który był w kontakcie z majorem Bieniem. No i scena kolejowa, można by powiedzieć, no bo jest przeładunek tego całego stafu, który ma zostać wysłany. Mamy Wolfa, mamy tych. Rusków, no jakby no, dzieją się rzeczy, i nagle Franc widzi, że no, przyjeżdżają ci moi. Po prostu byli, by, 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 były przełożony jeden, drugi, czwarty i cała ta ekipa, i oni są w komitywie, tutaj sobie gadają z tym Wolfem, więc no stwierdza, że będzie goniony, a jeśli będzie goniony, no to trzeba spierniczać, a co w takiej sytuacji się robi? Wskakuje się do lokomotywy, która jest prowadzona przez Ryszarda Kotysa, bo mm -hmm. Ryszard Kotys w tym filmie zagrał maszynistę. No, i zaczyna się dosyć gruby cyrk. Jest to momentami zabawne, nie ma co ukrywać, w niewymuszony sposób zupełnie. To znaczy, właśnie wracając znowu do tej Janickiej, że jak ktoś się tak miesza i tak dalej, to to jest spoko. Ale jak ma być taka wiesz, proper ameryczka, czyli skaczemy po wagonach i strzelamy do siebie, to wychodzą jakieś. Kompletne głupoty, które wynikają z jakiegoś takiego niedbalstwa, czy to wie, z jakichś takich budżetowych rzeczy, czy z jakichś kwestii związanych z harmonogramem. Bo po pierwsze, w pewnym momencie Maurer i Wolf do siebie strzelają. Eee, I to jest jakoś tak, że jeden jest wyżej, drugi niżej, ale w sumie Maurer trafia Wolfa w takie miejsce, w które nie za bardzo powinien trafić. I z jakiegoś powodu napieprzając do siebie... Nie zabijają się, na pewno Maurer nie zabija Wolfa, no bo przecież mu obiecał. Tak. to jest troszkę tak jakby się umówili, że ale weź tak strzelaj lekko, nie? Że tak, no tak żeby nie, nie, nie zabić, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która się tutaj bardzo mocno rzuca w oczy, mianowicie no trwa ten pościg, no zakładamy, że oni nie nadupcają do siebie przez ileś tam godzin. Scena, cała sekwencja zaczyna się w nocy, ten cały załadunek. I nagle wjeżdżamy w dzień, po prostu wjeżdżamy z tej strefy mroku i mamy polskie pola, mamy pełne słońce, no co ewidentnie jest jakąś taką decyzją na zasadzie, a no nie będziemy nie wiadomo ile godzin świecić, nie? no bo to cholera trudno nocą się kręcić, trzeba to wszystko jakoś doświetlać, tylko zrobimy to w ten sposób. No jest to, jest to śmieszne. No tak było wtedy, tak było wtedy rzeczywiście, ani czy człowiek obejrzał, to, 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 już, już był, nagle świeciło słońce i No, i było... lato, trzy godziny nocy. Tak, no. dokładnie. No, to, to były te słynne czasy, kiedy w Polsce były, były, noce polarne, tak? Natomiast wracając już do samej sceny, finalnie Franz wyskakuje z tego pociągu i tam goni go Wolf. Franz zaczyna strzelać do pociągu ja nie jestem pewien, bo mi się wydaje, że on strzela, gdzieś tam znalazłem taką sugestię na jakimś forum, czy w jakimś tekście, że, że, że używa granatnika, ale, ale chyba nie. Nie, on no, strzela po prostu z pistoletów, w sensie to są naboje, a nie żadne granaty. Nie no, strzela z, z karabinu, czekaj, jest, No to. tak, no ale no, karabin, który nie wystrzeliwuje granatów, tylko pociski. Znaczy, no, no nie też. wiem, nie znam się na broni, proszę państwa, prosimy tutaj, jeśli ktoś jest tutaj, z, 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 zajmuje się, prawda, bronią palną, to... A w sumie nie wiem, w sumie co. Ale nieważne, dlatego, że miałem takie skojarzenie podczas, podczas oglądania, oglądania tej sceny, miałem skojarzenie z Popiołem i Diamentem, z finałem Popiołu i Diamentu, w którym to Cybulski tam, sorry za spoiler do Popiołu i Diamentu, w którym Cybulski zapiernicza przez, przez wysypisko śmieci i tam umiera na śmietniku historii, tak symbolicznie i tak dalej. No to ta scena jest bardzo, bardzo podobnie, bardzo podobnie nakręcona i potem jak czytałem teksty o Psach 2, to okazało się, że nie tylko So yeah Miałem, miałem, tego rodzaju skojarzenia, bo na przykład Parowski też miał podobne, nie? Więc, więc, więc to jest chyba, chyba jakiś specjalny taki, taka, taka aluzja do Wajdy ze strony Pasikowskiego, bo, bo tam rzeczywiście jest ta rozstrzęsiona kamera, jest ten taki hipermocno grający, grający Linda, który tam jęczy z bólu, jest postrzelony i już widzisz, że niedługo umrze, mimo tego, że nie umrze, dlatego, że prawdopodobnie postaci w tym filmie są w stanie przeżyć dowolny postrzał, dowolną część ciała. Tak. I i tam nic się strasznego nie dzieje. Niemniej, dlaczego Linda strzela do pociągu, żeby go wysadzić? Nie ma to żadnego sensu, bo pociąg cały wybucha. Jest to całkiem fajny wybuch, ale, ale wybuch kompletnie bezsensowny. Wybuch, na który swoją drogą nie patrzy Żmijewski, dlatego że, jak wiemy, kul cool goście nie patrzą na eksplozje, które dzieją się za nimi, tylko po prostu Żmijewski biegnie do, do, do Franca, siadają tam oparci o swoje plecy wzajemnie i, e, i, i, no cóż, szukają pomocy, tak, więc kontaktują się z Nadią. Nadia przyjeżdża e, i, i e, Zatrzymują się obok weterynarza, żeby. żeby no cóż, no, film nazywa się psy, więc, więc żeby postrzymać przynajmniej y, Radosława Wolfa, nie? Tak. To, tak, tak, tak. No, miałem, miałem to samo w trakcie oglądania. Jest to linia <grym> najmniejszego oporu, jeśli chodzi o satyrę, ale no kurde, no nie da się tego nie, nie pokroić. Tak, tak. tak naprawdę tak. I ta Nadia. no Nie jest to oczywiście pierwszy raz w tym filmie, gdy jest, nie wiem. Niezrozumiała albo wkurwiająca, ale ona prosi tego Franca, ale będziesz, będziesz ze mną, On mówi będę, ale już idź z nim do tego weterynarza. To znaczy, to nie jest dokładny tekst z filmu, ale to już jest takie. Do, dobra, no jakby znowu właśnie, co ci tak zależy na tym. Ja wiem, wiem, to jest jakaś, Dziewczyno. niesamowita niesamowita miłość. Nie? I też jakieś takie ich infantylne podejście, bo tam maurer mówi w jednej scenie, tam, bo ja to bym chciał, żeby taka jedna mnie kochała. Nie? W ogóle chłopie, nie? jakby nie masz 16 lat to w ogóle uspokój się, znacie się w ogóle od, od, od trzech dni, więc... Okropne, okropne to jest. dziewczyno, jest 94. rok, jest Polska, jest tylu fajnych facetów tam wtedy, nie? Tak, Coca-Cola, chia chipsy sobie kupisz, będziesz miał, o, tyle, Młodzież Wszechpolska właśnie została wskrzeszona niedawno, przez Romana Giertycha, tak słyszałem, więc możesz tam szukać chłopaka na przykład, nie? Tak. Na obozach młodzież Wszechpolskiej. Możesz tam, albo w innych tam, w niesulicach po prostu, na obozie. No różne jakieś takie rzeczy są. No ale dobra, bo co się tam dzieje z tym Francem? No bo Wolf rzeczywiście idzie do tego weterynarza, a Franc Franc Jedzie samochodem, mimo że już nie ma w tamtym momencie śledziony, ma jedną trzecią wątroby, prawdopodobnie wtedy stracił 58 litrów krwi, ale jedzie, jedzie po co? Żeby dokonać rozliczenia z tym okropnym, immanentnym złem, które jest reprezentowane przez postać Sawczuka. Jedzie go po prostu mówiąc Mówiąc dosadnie zapierniczyć, bardzo dosadnie powiedziałem, no więc jest jakaś taka rozgrywka bezsensowna. Trzeba przyznać, że faktycznie pojawia się tam parę ładnych obrazków, parę ładnych ujęć, parę ładnych kadrów, kolorki czy kompozycja, jakby spoko, spoko. No ale co się dzieje poza tym? No, Sawczuk w ogóle to też jest takie wiesz albo masz obstawę 58 typów, albo nagle jesteś sam i jakby dowolny ziutek może wejść i cię postrzelić, ne? no i w tym <noise> przypadku tym dowolnym ziutkiem jest no nie lada bohater, jakim jest Franz Maurer. E, no i zanim ten już... Po prostu konający właściwie wydawałoby się. No, bo już już pomijając całą bekę, że jakby nikt by tego nie przeżył i mm -hmm. tak dalej, i tak dalej, no to tam Pasikowski bardzo stara się pokazać, że ten Maurer się ledwo trzyma na nogach, że właściwie się osuwa, że go zabije, właściwie już klęczący, leżący, ale zanim do tego wszystkiego dojdzie, zanim Sawczuk zostanie przez Maurera e, postrzelony śmiertelnie, zakładamy, no to jest jakiś, po prostu jakiś taki monolog mefistofeliczny tego Sawczuka, nie, Na zasadzie, piekło i niebo, po prostu ty jesteś to, ja jestem to, tak jakby Pasikowski sobie przypomniał w momencie, że Kurde, ja bardzo chciałem, żeby ten film miał moralny ciężar. Wiesz, no to w dupce po prostu taki monolog, nie? No to on będzie takim monologiem etycznym i, i, i to nada, nada temu filmowi moralny ciężar. Oczywiście Maurer jeszcze rzuca ten tekst o wyrywaniu chwastów, wracając do postaci wyrka granej przez Suleja. No i on, ale co w tamtym momencie pojawia się ta kobieta, anioł. Już nie Angelika oczywiście, tylko Nadia, którego wyprowadza z tego no, miejsca, tak ho hotelu. Machu, czy coś w tym guście, i, i nie wiadomo tak naprawdę, czy to czy to miało być realne przedstawienie tego, co się dzieje, bo tam się pojawia Morawiec z policjantami, który zakazuje tym policjantom, żeby tam strzelali do Maurera. Pozwala mu też zostawić pistolet, więc jest jakaś taka wielka rozgrywka, ale przede wszystkim w tej scenie chodzi o siłę przyjaźni, mm -hmm. bo ten Maurer zagrożony jednak przez Morawca, no było, nie było. Po prostu y, policjanta na służbie w tamtym momencie no, nie wykonuje tego wyroku, nie strzela mu w łeb, chociaż mógłby, ale znika, tak? Co się będzie później działo, to jeszcze zdążymy powiedzieć, bo to jest dosyć zawikłane, jeżeli chodzi o zakończenie tego filmu i kurde, jednak mocno, mocno niedorzeczne. Tak, to wszystko jest niedorzeczne. No, wracając jeszcze na chwilę do, tej, do tego dialogu pomiędzy Sawczukiem i Maurerem, no to, to no, fani komiksów z Batmanem po prostu będą na pewno czuli się jak w domu, dlatego że to jest taki typowy dialog Jokera z Batmanem. O, ja jestem złoty, jesteś dobro, nie? i Wzajemnie się uzupełniamy, mimo tego, że tak naprawdę Francja jest totalnie chujowym gościem w ogóle i chujowym człowiekiem. Mm -hmm. w, I w pierwszym jeszcze jak cię mogę, tak? Ale w tym drugim to jest w ogóle jakimś zupełnie gościem, który jest jak, jak piłeczka w, w tym, we, we fliperze, tak? Jest po prostu tam, odbija się od ściany do ściany i w zasadzie przyjmuje każdą propozycję, jaka tylko jest możliwa, aż do finału, w którym zachodzi w nim niezrozumiała przemiana. Anyway, no, ta, ta, ta willa, której, o której wspomniałeś, ona jest w scenariuszu chyba określona jako, jako willa na Żoliborzu, więc nie wiem, czy to miało być. No, no, dowiadujemy się w tej scenie, że, 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 że um, Sawczuk jest, jest dyplomatą, więc, więc prawdopodobnie mhm. nie wiem, czy to jest, miała być ambasada, czy coś, nieważne, nie w każdym razie w tych takich troszkę onirycznych, dziwnych scenach, e, e, które się dzieją, dalej, Dalej, e, maurer z, e, z, z, z nadił w końcu wychodzą i trafiają gdzie? Do ciepłych krajów z jakiegoś powodu, tam widzimy palmę i wszystko, Maurer dzwoni do, 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 do Morawca, do Nowego i y, y, rozmawiają przez chwilę i, i y, 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 Franc jest ubrany w jakieś takie ponczo, ma w ogóle jakiś tak. kapelusz na głowie, kuń tam jest, w ogóle tam wszystko jest, jak, jak u Wajdy jest też konie, czy film zaczyna się od konia i kończy tak, się na koniu, tak, właśnie to tak, zauważyłem, tak, teraz jestem filmoznawcą, proszę Państwa, <laughs> <laughs> więc tak to właśnie jest. No i teraz ta scena ostatnia jest taka bardzo rajska, więc jeśli by się nie literalnie ten film czytało, to być może chodzi o to, że, że, że po prostu Maurer gdzieś tam umarł wcześniej, jeszcze przed tą sceną wyprowadzania go z budynku i, 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 i teraz to jest jakaś te, jakieś jego marzenie, że trafił z tą jedyną kobietą do, 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 do ciepłych krajów i jest super, e, ale tak naprawdę się zabił. No, wskazywałoby na to sam scenariusz, dlatego że w scenariuszu e, Pasikowskiego ostatnia scena to jest Franz, któremu udaje się popełnić samobójstwo, w jedynce próbował tam, wsadził sobie sobie, sobie karabin do ust, ale, ale, ale tam finalnie ten nabój nie wypada jakby z lufy, tak? znaczy nacisnął spust, ale, ale okazuje się, że magazynek był pusty, a tutaj miałby mu się udać to, to samobójstwo, no ale okazało się, że to jest troszkę zbyt kontrowersyjne dla producentów i, 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 i um, oni wymusili taki happy end, który jest bardzo dziwny, który był w ogóle kręcony na Hawajach, ja, jak widziałem te scenę teraz pomyślałem sobie, że no ciekawe jaki kraj tutaj gra te ciepłe kraje, no prawdopodobnie znaczy w polskim filmie bardzo często na przykład Hiszpania jest wykorzystywana, czy, czy w ogóle Półwysep Iberyjski do tego, żeby, żeby pokazać jakieś takie fajną miejscówkę, taką ciepłą, w której można chodzić w poncho i mieć kunia, tak, i, i, i w ogóle nosić słomkowy kapelusz. Okazało się, że to były Hawaje i w ogóle, że ekipa sobie zażyczyła, że to mają być Hawaje, za pieniądze Fibaka, za hajs Fibaka baluj I, i, i pojechała tam ekipa złożona z pięciu osób, Pazura na swoim YouTubie opowiadał, że uparł się bardzo dźwiękowiec, że ma pojechać, jak się go zapytali, dlaczego. To powiedział, że dlatego, że ocean brzmi inaczej niż, niż Bałtyk, więc nie możemy tego, tego szumu fal na, na, nagrać nad Bałtykiem. E, no i zgodzili się z nim w końcu, kupili mu ten szósty bilet, po czym, e, po czym okazało się, że na miejscu, że, że, że woda zalała mu ten sprzęt. Więc sam Pazura mówi, że nie wie ile jest prawdy w tej anegdotce. E, też, jak udowodniliśmy w tym odcinku, e, no, Pazura różnie to bywa z tymi anegdotkami Pazury, jeśli chodzi o jeśli chodzi o wiarygodność, ale ale tak, taka to historyjka, prawda? I film się kończy na tym, że widzimy pazurę, który oddala się w kierunku kochającej kobiety na Hawajach. Ja w ogóle, bo tam jest jeszcze wzmianka Maurera dotycząca tego, że aż że tam słuchaj, Waldziu. Znaczy, dobra, nie mówi Waldziu, ale opowiada temu Morawcowi, że Nadia się zakochała w jego bracie, a była mowa na temat jego brata na początku, na temat brata z Nowej Zelandii, więc w sumie za cholera nie wiem, co tam się dzieje. Poza tym, okej, okay, że to są prawdziwe Hawaje, ale jest to poncho i coś tam w sensie jest jakiś taki wątek latynoamerykański, mhm. ale w sumie z tego by wynikało, że to ma być Nowa Zelandia, więc jakby dużo rzeczy się tam wydarzyło, ale to już jakby mniejsza o to, bo ten. Happy end. No, niech każdy sobie odpowie na pytanie, czy to faktycznie się wpisuje, czy to pasuje, czy to rzeczywiście się łączy z tymi wątkami moralnymi, o których Pasikowski tyle mówił. No ale właśnie, bo jeszcze skoro jesteśmy przy tej puencie, Pasikowski mówił wprost o tym, o czym jest ten film, to znaczy o tym, że jest to film przeciwko zabijaniu. To znaczy. Czyli takie słowa padają w wywiadzie z filmu, który już tutaj był y, cytowany. Film jest o tym, że nie można wyrywać chwastów ludzkich, bo komu o tym sądzić. To są dokładnie słowa Pasikowskiego. Mhm. Ale przez to, że pojawiła się taka decyzja producentów, czy takie naciski ze strony producentów, no to nie jest to film o tym. To znaczy, jest to film, w którym Franz Maurer myśląc tym wyrkiem, powiedzmy, tym koledze z celi, mówi o tym, że wyrwę chwasta, bo ten Sawczuk to jest gnój taki po prostu brutalny, okrutny, mm -hmm. bez żadnych to skrzypów. To to po co to żyje? Więc wyrwał tego chwasta, no i w tej pierwotnej wersji tutaj jakąś ceną za to jest, no, to życie albo brak dalszego życia, tak? Popełnia samobójstwo. Ale co dostajemy? Mamy Maurera, który wyrywa chwasta i wyjeżdża sobie po prostu w ciepłe kraje, nie? No wiesz, jest to trochę śmieszne. Ja wiem, że Pasikowski potem musi się jakoś wypowiadać na temat tego filmu, bo podpisuje się własnym nazwiskiem, nie? Mm -hmm. ale jakby przekonywanie już, że to dokładnie o to chodzi, to jest wymowa tego filmu, to jest morał tutaj, ale dostajemy coś zupełnie innego. To jest no, kolejna rzecz, na tej, po prostu takie kupce, wiesz, jakichś takich groteskowych w sumie, nie, tak jak mówiliśmy, niedorzecznych spraw, które w Psach Dwójce są zawarte. Tak, tak. No, po premierze tego filmu okazało się, że, że, że Pasikowski wciąż jest skłonny i skuteczny, jeśli chodzi o. A czy sk... Skłonny do wywoływania IMP i skuteczny, jeśli chodzi o wywoływanie IMP, dlatego, że, no właśnie, no, udzielił tego wywiadu, o którym wspominaliśmy już w roku 94, w okolicy Premiery, w którym tam mówi, no, takie typowe pasikowskie rzeczy, typu, że dla niego najważniejszy jest widz i tam to, 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 to widz, to dla widza kręci się filmy, a nie dla kolegów z branży, czy, czy, czy nie dla siebie, tylko, tylko właśnie widz ma, ma być szczęśliwy. On też stwierdza w tym wywiadzie, że ten film jest z całą pewnością lepszy od jedynki, bo to tylko wtedy ma sens, prawda, robienie filmów bez mecenatu państwowego, jeśli. Jeśli film jest, jest lepszy, jeśli sequel jest lepszy, no, no spoiler nie, nie, nie jest lepszy. Wydaje mi się, że to jest jednak konsensus, w sensie, że nie wiem, czy być dużo osób, du, dużo polskich kinomanów, wielu polskich kinomanów, którzy stwierdziliby, że no, dwójeczka to jednak to jest to, nie? Że to jest to, dlaczego ja oglądam psy Pasikowskiego, nie? To po to, żeby oglądać e, Lindę. W kowbojskim. właśnie. On ma na końcu bojski nie słumkowy, jak powiedziałem. O no, no, przepraszam Przepraszam, tak, najmocniej. Tak, tak, tak. tak, tak. E, to jest to właśnie Linda w Poncho to jest właśnie, to są właśnie prawdziwe psy. E, niemniej prawdziwe psy taki był dokument nawet wegi wtedy, w latach 90. -tych. Był. E, niemniej tak, no mówi właśnie o takie typowe rzeczy. E, mówi, że mówi o tam sw o, o, o swojej przekorności, ale też mówi przekornie o swojej przekorności, tak? E, i, I oczywiście wbijasz pile piwowarskiemu, e, Nie jedną tam jest nawet taka sugestia się pojawia, że nawet Piwowarski mógłby zrobić Ogniem i Mieczem, gdyby chciał, bo też tutaj jest taki wątek, który, o którym nie wspomnieliśmy. Przez jakiś czas Pasikowski tak sugerował, że on by mógłby zrobić Ogniem i Mieczem i tam Linda byłby buchunem, ale, ale oczywiście do tego, do tego nie doszło. No jak wspomina o tym Piwowarskim jako potencjalnym reżyserze Ogniem i Mieczem, to, to tam zatrzymuje się i mówi, że nie nie, no dobra, to, to jednak przesadziłem trochę, nie? Tak, a to w ogóle jest jakiś taki moment, że Pasikowskiemu się Dużo rzeczy miesza, no bo piwowarski, odpowiadając na te zarzuty, e, mówił o tym, że to. To jeżeli w ogóle zablokował komuś robienie filmu, a podkreśla, że nie zablokował, bo był jedną z siedmiu osób głosujących na nie, to jeszcze podkreśla, że nawet nie Pasikowskiemu, tylko że to był scenariusz, którego miał podobno nie reżyserować Pasikowski, tylko był to tekst dla Mitko Panowa, dla Jugosłowianina, przyjaciela Pasikowskiego, więc w ogóle o co ci chodzi, nie? w sensie troszeczkę domyślasz, ale potem dalej mówię o tym, no tak jak cytowałeś, że gdybyśmy zrobili ten Glock 17, to inaczej by się to potoczyło. Cholera wie o co chodzi, przecież. Pasikowski też zniknął z łamów filmu, dlatego, że nie chciał się znajdować obok Janickiej, już tutaj przywoływanej, ale Janicka się do tego wszystkiego odnosiła i że w sumie to Pasikowski się powołuje na jakiś tekst, którego ona nie napisała, bo ona napisała taki i tak naprawdę to w ogóle, w ogóle go tam nie cisnęła, nawet go lekko pochwaliła w pewnym sensie, że ma ten zmysł, tak, tak, tak. że wie jak przyciągnąć widownię, więc tam dziwne rzeczy się dzieją, nie? Już na poziomie jakimś takim emocjonalnym, na poziomie ego, na poziomie jakimś takim twórczym, artystycznym, no mówiliśmy o tym, że ten odbiór był oczywiście różny, różny no Janicka yy, no sporo pochlebnych rzeczy tak naprawdę napisała w swojej recenzji, innego zdania był Lech Niedzielski na łamach wyborczej, bardzo, bardzo mocno tutaj cisnął Pasikowskiemu, ale no zdania były podzielone, ale no nie w przypadku widowni, chociaż można różnie oczywiście oceniać Psy dwójkę, co dzisiaj już też usłyszeliście, no ale poszło jednak 684 tysiące, no to gruba rzecz, nie? I długo najpopularniejszy polski film po 8 99 więc yy, różnie można oceniać walory artystyczne, ale, ale tak biznesowo można zakładać, że siadło. Tak, no co tam jeszcze Pasikowski mówił, no ciekawe są rzeczy, które mówił Pasikowski w kontekście polityki, dlatego, że on bardzo ostentacyjnie odcinał się od tam stawania po której jest ze stron, tam czy czarni, czy czerwoni, to tam wszystko jedno, to jest jeden z tych gości, którzy, którzy powiedzą właśnie te rzeczy na imprezie, tak, że o, ja to nie głosuję w ogóle, bo to wszystko jedno, czy ten, czy tamten, to im wszystkim zależy na władzy. No nie będziemy tutaj cytować może dosłownie, no bo, no, bo, no bo to jest takie trochę naiwne spojrzenie, nie wiem. Czyli jest parolatka, który, który chyba nie stara się być jakoś specjalnie na bieżąco. No, no i to jest dziwne, bo, no bo facet kręci filmy polityczne, a, a te jego poglądy, które wyzierają z wywiadów, są, no są takie, nie wiem, no, są, są mało dojrzałe moim zdaniem, ale ja nie jestem pewien, czy on rzeczywiście ma takie poglądy, czy, czy, czy to jest tylko taka jego persona publiczna, którą, e, którą się chwali e, wszemi wobec. No ale warto też wspomnieć, że w innym wywiadzie Macieja Pawlickiego, w wywiadzie z Bogusławem, Lindą, też przeprowadzonym e, na potrzeby filmu, e, Lindy, na pytanie, o czym były psy, pierwsze, Linda odpowiada: Dla mnie psy i moja w nich rola wzięły się z nienawiści i pogardy do tego, co się dzieje w tym kraju. Tak, motorem do pracy nad rolą w psach było dla mnie już nierozczarowanie, ale nienawiść do tej naszej nowej rzeczywistości. No i tutaj dalej podpytuje Pawlicki, czy boi się kladyfikacji życia, czarnego terroru teraz po wrześniowych wyborach e, i zmianie władzy dotknęłej z ulgą. Chodzi o wyboru. Z roku 1993, i tutaj Linda odpowiada: Jak to, Linda? Mam to w dupie. Więc, więc tak, no to, to, jest, jest, to była taka ekipa, która próbowała grać jakimiś takimi bardzo efekciarskimi, prawda, wypowiedziami. A jeśli chodzi jeszcze o ten tekst Niedzielskiego, o którym wspomniałeś, to trzeba powiedzieć, że jest to. Jest to bardzo mocna krytyka. Jest to rzeczywiście coś, co jest rzadko widoczne tak naprawdę w, w, w piśmiennictwie filmowym i też w ogóle w jakiejkolwiek krytyce, no bo on tam rzeczywiście strasznie jebie ten film, strasznie jebie też ten wielokrotnie wspominany w tym odcinku wywiad z Pasikowskim, gdzie tam Pasikowski mówi m.in. porównuje poszczególne momenty psów dwójki do, do buntu czy do Harakiri Kobayashi'ego. E, no, i, 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 um, no i tam właściwie Niedzielski krzyczy na łamach wyborczej w tym tekście, że w tekście, który nazywa się kabaret Pasikowskiego, że w ogóle to jest jakieś, jakieś nieporozumienie zupełnie, że to jest jakaś bufonada, to gdzie on się porównuje do takich wielkich mistrzów, tak? No, jest to kawał tekstu, jeśli ktoś jest zainteresowany, to, 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 to on sobie tam wisi, nazywa się kabaret Pasikowskiego. E, no a jeśli chodzi o taką, powiedzmy, wagę kulturową psów, no to po psu, psach dwójce powstał. Sławetny sketch grupy Rapawa Akmity, który się nazywał Psy 3, gdzie tam, który polega na tym, że po prostu aktorzy krzyczą do siebie kwestie, bardzo często używając słowa kurwa. To jest taki sketch, który latał po takich. Był dystrybuowany na płytach w latach pod koniec lat 90., nie? Jako coś takiego, wiesz, atrakcyjnego, jak taki wczesny przed przedinternetowy. Tak było. Jest to, powiedzmy, że no, bardziej adekwatne w stosunku do dwójki niż w przypadku jedynki, no bo ta dwójka, no, ona słabo się sprawdza w tym zestawieniu. Ona jest płaski, to dosyć film. No, próbuje momentami coś wciągnąć, takiego bardziej, wiesz, intelektualnego. Nie chodzi o to, że to ma być zanussi z pistoletami, chociaż brzmi brzmi oczywiście mm -hmm. atrakcyjnie, ale jednak żeby więcej, więcej tej treści tam było, no tutaj niekoniecznie, tutaj akcja, no i właśnie, no nie bez kozery e, Psy 2 w 95 roku otrzymały główną nagrodę na festiwalu kina, akcji i przygody i to się zgadza, tutaj jest e, wszystko to, jest. we francuskim Valenciennes tak się to chyba e, czyta Pazura dostał też tam e, nagrodę e, za swoją rolę i słusznie e, w Gdyni lwy dostali feedback i producenci, Wanda Zeman dostała e, w Gdyni nagrodę za montaż więc e, jeśli chodzi o jakieś takie branżowe docenienie, to coś, tam się, to coś tam się pojawiło, więc to też nie na takiej zasadzie, że przemilczany kompletnie tutaj film, ale ludzie poszli. No ludzie poszli, prawie 700 tysięcy, ale jakieś tam laury jeszcze wpadły. Uff, no to było dosyć dziwne spotkanie z tym filmem. Nie musicie już go oglądać, bo właściwie go streściliśmy. Nie, nie żebym tutaj wątpił w kogokolwiek, ale e, jeżeli zobaczycie na własne oczy a te wszystkie wątki z tą teczką, z sekretarką, i tak dalej, to prawdopodobnie też to Wam nic nie da, bo dostaniecie za mało informacji i będziecie w kropce tak samo jak my, więc zróbcie oczywiście. Z tym wszystkim, co y, uważacie. No to kończymy w takim razie naszą piękną przygodę z kinem Pasikowskiego. Może jeszcze wrócimy do twórczości tego reżysera, ale myślę, że nie prędko. E, dziękujemy naszym patronkom, naszym patronom za wsparcie nieustanne, jest to wspaniałe i zapraszamy na nasze sociale, nie tylko Facebook, Instagram, ale również, proszę Państwa, Twitter, nawet TikTok. Także wszystko, mm. wszystko mamy. Podajcie jakąś nazwę portalu społecznościowego, my już będziemy mieli tam konto, jak pierwsi. Albikla, zapraszamy na naszą albiklę. Nie, to nieprawda. E, raczej te, te bardziej tradycyjne, a zarazem, no nie, nie aż tak tradycyjne, niekonserwatywne. Także możecie tam nas śledzić i wyszukiwać informacji. Tak jest. A ja tylko powiem, że jeśli mielibyście obejrzeć jedną scenę, to w sumie wystarczy, że obejrzycie monolog Suleja o wyrwaniu chwastów. I macie to. I i to jest i wszystko, i co i warto i zobaczyć. I Z nic i lepszego twój. się już w tym filmie nie wydarzy. Dlatego rozmawialiśmy o nim przez dwie godziny. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia. Cześć. Podcast Przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.